Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Proszę Cię, Duchu Święty, namaść moje usta, aby były pełne Twoich słów i Twoich darów. Też uszy moich braci i sióstr i ich serca, aby Twoje słowo nie odbijało się od żadnej skały, aby Twoje słowo nie zmarnowało się w cierniach, aby Twoje słowo nie zostało zdeptane na drodze i nie rozchwytane przez ptaki. Panie, uczyń, aby serca i uszy moich braci i sióstr były żyzną ziemią i żeby żadne słowo się nie zmarnowało. Ty sam powiedziałeś przy powieści o siewie, że kto słucha i rozumie, ten należy do Królestwa Bożego. Daj nam nie tylko słuchać, ale i rozumieć. Bo wiara przyjęta ze zrozumieniem prowadzi do zbawienia. Amen. Bracia i siostry, mamy tu przed sobą taki napis wezwani do miłosierdzia i to oznacza, że jesteśmy powołani do tego. Ale miłosierdzie jest sztuką. Jest bowiem w Biblii napisane, że Jezus w pewnym momencie, widząc tak silne związki, jakie panują w rodzinach żydowskich, do dzisiaj zresztą, powiedział słowa bardzo trudne. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. My wiemy już po wielu doświadczeniach, że Jezus nie powiedział żartu, ani nie powiedział w cudzysłowie tych słów, ani nie powiedział jakiegoś dowcipu, tylko że to były słowa prawdziwe. Że naprawdę trzeba mieć w nienawiści takiego rodzaju relacje między rodzicami a dziećmi, czy między innymi osobami, które nie są miłością, tylko wynaturzeniem miłości, które są zaborczością, manipulacją, szantażem. Psychologia zna takie terminy. I Jezus przede wszystkim o czymś takim mówił, ale mówił też o tym, że ponad miłość Boga żadna miłość nie jest ważniejsza. I znajdują się w Biblii takie słowa właśnie. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. Z drugiej strony, w pierwszej księdze Samuela jest mowa o tym, że Saul stracił koronę, stracił łaskę u Boga tylko z tego powodu, że okazał litość. Że okazał pewnego rodzaju miłosierdzie wobec Agaga, wodza Amalekitów, i oszczędził go, chociaż groziła mu śmierć, darował mu życie. Darował życie swojemu wrogowi i stracił łaskę u Pana, ponieważ była to głupia litość, głupie miłosierdzie. I stąd już w tych dwóch przykładach widzimy, że miłosierdzie nie jest taką prostą rzeczą. Że czasem okazać miłosierdzie to okazać komuś przykrość. A z drugiej strony czasem okazać komuś pewną miłość, czy otworzyć serce przed kimś, to znaczy po prostu skrzywdzić go. Zdarzają się i takie historie. Miłosierdzie jest sztuką. Z zasady jednak Pan oczekuje od nas pewnego otwarcia na wszystkich. Ale to nie znaczy, że w każdej sytuacji człowiek musi się zachować tak samo, bo nie każdy człowiek jest taki sam. I nie każda sytuacja jest taka sama. Kiedy pierwszy raz Pan otworzył mi oczy na Biblię, kiedy to po raz pierwszy się stało w moim życiu, miałem już za sobą 3 lata czytania Biblii i niewiele do mnie docierało. Chociaż modliłem się przed każdym czytaniem przez 3 lata, Biblia wobec mnie okazywała pewną surowość i ta księga była dla mnie zamknięta jak drzwi. Czytałem i niewiele rozumiałem. I pamiętam ten dzień, było to 17 lat temu, jak po raz pierwszy Bóg otworzył przede mną oczy na Biblii, jak po raz pierwszy Duch Święty rzucił mi światło na Słowo i pokazał mi, że pod skórą tekstu jest krew treści. Że pod słowami, które czytam oczami, znajduje się również dusza tekstu. Tekstem, który Pan mi
pokazał jako takie drzwi wejściowe do Biblii, właśnie była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. My ją doskonale znamy. Ale bywa tak, że rzeczy, które doskonale znamy, sprawiają, że my się oswajamy z nimi i dlatego ich nie poznajemy głębiej. I tak jest również z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, że ponieważ znamy tą przypowieść, dlatego nie wchodzimy głębiej. Dlatego mówimy, a ta przypowieść już jest znana, wiem o co chodzi, więc już nie będę o tym myślał, chcę czegoś nowego. Taki jest dzisiejszy świat, że bardzo łatwo zadowala się tym, co atrakcyjne, kolorowe, miłe, zmysłowe. I my wszyscy jesteśmy w tym świecie zanurzeni i dlatego też mamy taki sposób myślenia, że łatwo się zadowalamy i ślizgamy się po powierzchni świata. Nie wchodzimy w głębie tego, co naprawdę Pan Bóg nam daje. Ja chciałbym, bracia i siostry, żebyście teraz posłuchali tej przypowieści i posłuchali również tego, co Bóg do was mówi w tej przypowieści. Chciałbym bardzo prosić mojego Pana, aby tą przypowieść uczynił dla was również taką bramą do Biblii, do zrozumienia Słowa Bożego, a jednocześnie miłosierdzia Bożego. Pamiętam, że te 17 lat temu, kiedy przeczytałem to słowo i miałem przed sobą również komentarz Orygenesa do tego tekstu, nagle Pan dał mi tak piękne światło wewnętrzne na zrozumienie tej przypowieści, że mimo tego, że w mojej celi mieszkało jeszcze 5 innych braci, było nas 6 w celi, to na oczach ich uklęknąłem i dziękowałem Bogu za to, że Bóg mi pozwolił to zrozumieć. Ku zdziwieniu innych. To był bardzo piękny dzień dla mnie. Nigdy go nie zapomnę. Te dni w naszym życiu są najpiękniejsze, w których Bóg nam się objawia. Posłuchajcie tej przypowieści i proszę was bardzo z całego serca, abyście również z całym sercem ją słuchali, nie tylko uszami. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Będę przerywał ten tekst specjalnie, żeby wam nie wymknęło się żadne słowo, bo nic w Biblii nie jest przypadkowe. Nawet przecinek. Pomyślcie, w tej Biblii jest napisane nie o jakimś konkretnym człowieku, jakimś tam Janie, Katarzynie, Marii czy Józefie, tylko jest powiedziane pewien człowiek. Pewien człowiek to znaczy każdy z nas. Ty i ja. Ale tym pewnym człowiekiem przede wszystkim jest Adam. W Adamie my wszyscy odchodzimy od Boga. Ten pewien człowiek schodził z Jerozolimy. Nie napisano wchodził, tylko schodził. Nie napisano szedł, tylko schodził. Co to znaczy? Że on staczał się na dno. Że on schodził coraz niżej. Dlatego użyte słowo descendit, schodził coraz niżej. Schodził z Jerozolimy. Co to jest Jerozolima? W Apokalipsie w 21 rozdziale czytamy o tym, że Jerozolima to jest nasza przyszłość. To jest nasze niebo. To jest cywilizacja miłości z Bogiem. To jest do czego Pan Bóg dąży w naszym świecie i do czego my również dążymy. Do takiej metropolii, do takiego miasta, do takiej cywilizacji, w której Bóg będzie w centrum. To jest nasza przyszłość, nasze niebo, ale również życie z Bogiem. To jest Jerozolima. Ten człowiek schodził z Jerozolimy. Co to znaczy? Że on odchodził od Boga. Skoro odchodził od Boga, to nawet nie w drugim wierszu, tylko w tym samym wierszu napisano, co się dzieje, kiedy człowiek odchodzi od Boga. Posłuchajcie. Schodził z Jerozolimy do Jerycha. Jeśli ktoś z was, bracia i siostry, był w Ziemi Świętej, to wie o tym, że Jerozolima leży prawie 1000 metrów wyżej od Jerycha. On schodził coraz niżej. Jerycho w języku hebrajskim pochodzi od słowa jar. Jar znaczy po hebrajsku księżyc.
Księżyc rządzi nocą. Inaczej mówiąc, księżyc rządzi ciemnością. Czego on może być symbolem? Złego ducha, ciemności. I ten człowiek odchodził od Jerozolimy i schodził do Jerycha. On staczał się do ciemności. Możemy jeszcze powiedzieć, że Jerycho jest niedaleko Morza Martwego. A jak wiecie, Morze Martwo jest najniżej położoną depresją na świecie. Geograficznie rzecz ujmując. I tam nie ma życia w tym Morzu Martwym. Tam jest sama sól, same przekleństwo. Sól bowiem w Biblii też jest symbolem przekleństwa. Kiedy na przykład rujnowano jakieś miasto, wódz zdobywał jakieś miasto, obsypywał to miasto solą, żeby nic nie urosło. Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, że będziecie solą tego świata. Powiedział to w ten sposób, że będziecie smakiem tego świata, że bez soli się nic nie da zjeść, że bez was chrześcijan się nic nie da zrobić w tym świecie, ale solą również w oku drugiego człowieka, że będą na was patrzeć z trudnością i że będziecie solą również w tym znaczeniu, że wszyscy was będą przeklinać. Że gdzie się nie pojawisz, będziesz się wstydził przeżegnać. Że pójdziesz do szkoły i będziesz się bał powiedzieć tego, że jesteś we wspólnocie. Że pójdziesz do urzędu i jak powiesz, że masz coś wspólnego z Bogiem, to będziesz miał przegrane. Że będziesz się wstydził przyznać tego, że chodzisz do kościoła. I to jest właśnie to, że będziesz solą. Że nikt nie będzie chciał na ciebie patrzeć z błogosławieństwem w tym świecie. A Jerycho leżało nad całym morzem zasolonym. To już jest po prostu największa kondensacja przekleństw. I Morze Martwe, Morze Śmierci, najniżej położone w świecie. Ten człowiek schodził z Jerozolimy i schodził coraz niżej na dno. Ta przypowieść jest o każdym z nas. Bo każdy z nas wie, co to jest dno. Biblia mówi, my wszyscy jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Oczywiście z łaski Bożej Pan Bóg może nas obdarzać łaskami takimi, że możemy się cieszyć Jego uświęceniem, Jego miłością, Jego chwałą, ale tutaj w tej świątyni nie ma żadnego człowieka, który by nie wiedział, co to znaczy dno, co to znaczy grzech. Co to znaczy Morze Martwe, co to znaczy Jerycho. To jest o każdym z nas, bracia i siostry. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Ja chciałbym, bracia i siostry, żebyście teraz posłuchali tego, co Bóg do was mówi w tej przypowieści. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Kiedy schodził z Jerozolimy do Jerycha, napadli go zbóje. Zbójcy. Kto to jest? Że wystarczy, że odchodzisz tylko trochę od Boga, jeszcze nie dojdziesz na samo dno, a już napadną cię demony. Że demon nie śpi. Że on chodzi za tobą jak pies. Że cię śledzi jak lew zranioną antylopę. I musisz sobie z tego zdawać sprawę, że tak jest. I Biblia mówi właśnie, że tak jest. Że chodzą zbójcy. Ci nie tylko, że go obdarli, czyli zdarli z niego godność dziecka Bożego. Odarli go z szat. Co to znaczy? Że doprowadzili go do wstydu. Bo jak człowiek jest obnażony z szat, to jest nagi. Niech tu ktoś nagi się pojawi, to on oczywiście od razu będzie się wstydził, wszyscy na niego spojrzą. Czyli obdarli go z tych szat, doprowadzili go do nagości, doprowadzili go do nędzy i do wstydu. I zobacz, do czego cię doprowadza grzech. Że ty uciekasz, ty się wstydzisz. Boisz się, lękasz. Czujesz nędzę i obdarcie. Tak jest w każdym grzechu. Ci nie tylko, że go obdarli, ale co jeszcze? Rany mu zadali. Biblia mówi, że każdy grzech jest zranieniem.
że grzech jest nie tylko taką formalnością, którą my załatwiamy w urzędzie, który nazywa się konfesjonał, że idę i przyznaję się i po prostu jest załatwione to, ale że grzech zostawia na człowieku piętno, siniak, wrzód, pęknięcie, rozcięcie, rozdarcie, obrzmienie, że jest to tak, jakby po ciosie było, że tak jest po grzechu. I zostawili go na pół umarłego, odeszli. Dlaczego napisano na pół umarłego, a nie na przykład umarłego albo żywego, tylko na pół umarłego, Biblia mówi. I to nie jest bez powodu. Bo człowiek w grzechu jest jakby na wpół umarły. Jego życie wewnętrzne już nie żyje. On jest tylko jeszcze łącznikiem biologicznym między lodówką a telewizorem. Ale tu wewnątrz już nic nie ma. To jest tylko pokrowiec, który się porusza po prostu. Ale wewnątrz już nie ma życia. To jest tylko tak po prostu, że on jeszcze siłą życiową, rozpędu żyje, może jeszcze te 10-20 lat żyć, tak jak samochód, w którym umarł na zawał serca kierowca. Samochód jedzie jeszcze, nie? Ale wewnętrznie już kierowca umarł. Bo może miał ostry zakręt i przestraszył się, na zawał serca umarł, wewnątrz kierowca, samochód jedzie, ale kierowca nie żyje. I tak samo po grzechu, ten twój kierowca wewnętrzny, życie wewnętrzne, ducha, duch, dusza, on już zamiera. A samochód, czyli ciało, jeszcze ciągnie, aż do najbliższej katastrofy. Na wpół umarłego zostawiają go demony. Bo Bóg daje jeszcze szansę również temu człowiekowi, każdemu z nas. I jest napisane, że przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Dlaczego napisane, że przypadkiem ten kapłan przechodził tą drogą? Jestem kapłanem i czuję się tutaj złośliwie dotknięty. Całe szczęście, że Bóg mi mówi takie trudne słowo, bo to jest prawda, że ja, kapłan, to przypadkiem chodzę taką drogą, gdzie można komuś pomóc. No tak, Panie, przebacz mi, że ja mam tak mało miłosierdzia, że nie uczęszczam za bardzo na takie drogi, gdzie można komuś pomóc, że jestem egoistą. Przypadkiem przechodził tą drogą kapłan. Niech Bóg będzie miłosierny dla mnie, że unikam dróg miłosierdzia. Zobaczył go i minął. W języku greckim jest napisane nawet tak, że ten człowiek drugą stroną przeszedł. Że ten kapłan zobaczył to bagno, tego człowieka padłego, śmierdzącego, na którym już muchy składały jaja, i on obszedł go dookoła. Bo mówi, po co będę się zadawał z takim barachłem? Jestem czysty, mam dobre życie, poukładane, a tu wziąć takiego człowieka, to sobie właściwie wszystko zrujnować. I przeszedł, i poszedł, i minął go. I tak samo lewita, czyli ktoś, kto jest związany ze świątynią. My jesteśmy związani ze świątynią. Lewita jest taką osobą w dzisiejszym świecie, która służy Bogu w świątyni. Niekoniecznie musi być ministrant. To każdy z was, bo jesteście w świątyni. Służycie Bogu tym, że oddajecie Mu chwałę. Mnie, kapłanowi, już się dostało. Teraz wy się uderzcie w piersi, że też omijacie czasem drogi miłosierdzia. Gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. I dopiero na trzeciej pozycji jest napisane, że pewien Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Dlaczego akurat Samarytanin? W języku hebrajskim Samarytanin pochodzi od słowa szemer i ono oznacza stróż. Jakby anioł stróż. Ale kto takim jest aniołem stróżem dla każdego człowieka? Kto jest takim aniołem nad wszelkimi aniołami? Stróżem nad wszelkimi stróżami? Kimś, kto bardziej pilnuje od najbardziej pilnującego oka? Kto ma więcej troski niż ojciec i matka razem wzięci? Kto ma ciągle oko otwarte i nigdy mu się nie zamyka? Chyba że wtedy, kiedy chce nie zawstydzać nas. Kto ma takie oko? Kto jest tym Samarytaninem?
Pamiętam, że 17 lat temu sam się nad tym zastanawiałem i kiedy otworzyłem komentarz Orygenesa, Orygenes mówi: a weź, czytelniku, otwórz Ewangelię świętego Jana na rozdziale 8, 48 wierszu, a dowiesz się, kto jest tym Samarytaninem. Bo już tak jest, że Biblia tłumaczy Biblię najlepiej. I że w innym części Biblii jest rozwiązanie do tego, co czytasz. Że nawet nie trzeba specjalnie się domyślać, wystarczy dobrze znać Biblię. Tam są wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. A nawet pytań nie ma tyle na świecie, ile jest odpowiedzi w Biblii. Kiedy otworzymy Ewangelię świętego Jana na 8 rozdziale w 48 wierszu, przeczytamy tam, że Jezus tam kłóci się. Jezus się kłóci z faryzeuszami, Żydami i nie pozwala sobie narzucić ich zdania, ich poglądów, ich pojęcia, ich wyobrażenia o Mesjaszu. Zarzuca im niewiarę, upór i to jest kłótnia po prostu. Mocne słowa padają. I w pewnym momencie Żydzi, już nie mogąc na żadnym słowie go uchwycić, wpadają w takie emocje, jak to zwykle człowiek, kiedy nie może udowodnić swojej racji, to wtedy sięga do argumentów ad personam, nie? Czyli do osoby. Jesteś brzydki, głupi, taki, owaki, nie? To już znaczy, że rzeczywiście ten człowiek nie ma racji, skoro już wyzwisk używa, czy jakichś trudnych, wulgarnych słów, to znaczy, że się rozminął z prawdą i już nie wie, jak dokuczyć. I tak było wówczas, że Żydzi również zaczęli już wtedy o Jezusie źle mówić. Już zabrakło im argumentów jakichś takich rzeczowych, zaczęli go wyzywać. I jako wyzwisko w pewnym momencie Żydzi mówią: czyż nie mówimy, że ty jesteś Samarytaninem? Biblia sugeruje, że nie jeden raz Jezusowi zarzucano to, że był Samarytaninem. Mówiano to z pewną pogardą. Prawdopodobnie w ogóle przez jakiś okres czasu dokuczano Jezusowi takimi wyzwiskami. Ci z was, którzy taką historię przeżyli w życiu, którzy mają wiele wyzwisk za sobą, mogą się teraz pocieszyć, że Jezus też przeżył takie historie, kiedy o nim źle mówiono. I właśnie On jest tym Samarytaninem. On jest tym stróżem naszych zranień. On jest tym, który nas nie omija. Nawet jeśli my omijamy innych, to On nas nie ominie. Ten człowiek był już prawie na dnie, był na wpół umarły, zwątpił w siebie, był zraniony, nie wierzył w to, że jego życie ma jakikolwiek sens. Nielubiany w rodzinie, nielubiany może u matki, przez ojca, nierozumiany, zakrzyczany, uciekł z tej Jerozolimy. Bóg przez tą przypowieść chce powiedzieć tobie: nie bój się, już wyruszyłem za tobą. Ominął cię w życiu kapłan, ominęły cię osoby pobożne, ale ja cię nie ominę. Może zawiodłeś się na kapłanie, może zawiodłeś się na osobie, na którą liczyłeś, była autorytetem religijnym w twoim życiu. Ale ja cię nie ominę. Pan przechadza się i on wie, do kogo podejść. Na pewno nie podejdzie w pierwszym rzędzie do kogoś, kto nie potrzebuje jego pomocy. Wy wiecie, do kogo podejdzie. Do tej osoby pierwszej podejdzie, która już zwątpiła w pomoc. Która już sobie mówi: na pewno już mnie nikt nie uratuje. Tylko z kimś takim Jezus w pierwszym momencie może porozmawiać. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Samarytanin, kiedy zobaczył tego człowieka upadłego, zranionego, na wpół umarłego, wzruszył się głęboko. Przypomnijcie sobie z Biblii, gdzie jeszcze pojawia się takie słowo: wzruszył się głęboko. W tej samej Ewangelii świętego Łukasza w 15 rozdziale jest taka przypowieść o ojcu syna marnotrawnego. I tam również ojciec, kiedy wyszedł naprzeciw syna marnotrawnego, wzruszył się głęboko, splanchnizonaj. Aż mu się poruszyły trzewia, kiedy go zobaczył. Aż mu się serce poruszyło, aż wnętrzności mu zatrzeszczały, że tak powiem, aż zaczęło to wszystko w nim się ruszać z miłosierdzia, kiedy zobaczył, jak ten człowiek jest zgnieciony przez życie. To Bóg taki jest właśnie. To Bóg jest właśnie taki, że jak On widzi, jak ty cierpisz, to On jeszcze bardziej tym się wszystkim porusza, niż myślisz.
jest miłosierny. Porusza się w nim wszystko wewnątrz, kiedy widzi, jak ty cierpisz w swojej samotności i w zranieniu. Albo nawet jeśli stoczyłeś się na dno, on cierpi i w nim się wszystko porusza. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Kto czyta uważnie Biblię, wie o tym, że wszędzie tam, gdzie Jezus wzruszył się głęboko, dokonywał największych cudów. A wzruszał się głęboko, kiedy widział czyjąś skruchę, czyli żal za grzechy doskonały, kiedy widział czyjąś biedę, upokorzenie, odrzucenie, bardzo ciężką chorobę. Wzruszał się głęboko. Co to nam mówi? Że ten nasz Pan Bóg ma serce. Że to nie jest Bóg bez serca. Tylko to jest Bóg z sercem. Serdeczny Bóg. I Pan Bóg bardzo was prosi dzisiaj o to, żebyście bracia i siostry sobie to przypomnieli, że On nie jest bez serca. On prosi ciebie o to, żebyś sobie w swojej wyobraźni zakodował to, że Bóg ma serce. Dlatego, że bardzo często Go krzywdzimy takim wyobrażeniem, że Bóg jest bezwzględny, że Bóg jest urzędniczy, że Bóg jest chłodny, że Bóg jest wyniosły, że Bóg depcze nam po piętach, że Bóg nie przebaczy, że Bóg przede wszystkim poluje na nasze upadki po to, żeby je ukarać, że Mu na tym przede wszystkim zależy. O nie! Bóg ma przede wszystkim serce. W jakiejkolwiek świątyni znajdziecie obraz Jezusa, On ma odsłoniętą szatę i ukazuje swoje serce. I po prostu już nic nie musi powiedzieć. Bo widzisz ten obraz i wiesz, o co chodzi. Że Bóg ma serce. Dla kogo to serce ma? Dla siebie? Dla ciebie ma to serce, czyli jest Bogiem miłosiernym. I w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie to widzimy. On wzruszył się głęboko. Nie wzruszył się płytko, tylko wzruszył się głęboko, jest napisane. Łatwo o łatwe takie wzruszenia, one się nazywają afekty. Kiedy człowiek się tak podkręca trochę emocjami i czy się wzrusza, czy się raduje, czy coś, a później opada. I wiemy, że mamy do czynienia wtedy z afektem. Że to nie jest prawdziwe uczucie, to jest uczucie sztucznie stymulowane. Natomiast Pan Bóg nie musi się sztucznie stymulować uczuciami, nakręcać się na coś. On ma prawdziwe uczucie, jak się wzrusza, to głęboko. Bezdennie się wzrusza. Gdy podszedł do Niego, wzruszył się głęboko, zobaczył Go i opatrzył Mu rany, zalewając je oliwą i winem. Co to znaczy? Oliwą i winem. Dlaczego te rany zalał oliwą i winem? Orygenes mówi, że to są dwa najważniejsze sakramenty uzdrowienia. Właściwie nawet wskrzeszenia człowieka. Oliwa, czyli olej krzyżma świętego, jaki otrzymujemy na chrzcie świętym, czyli chrzest. No i wino, bo każdy z nas skojarzy z Eucharystią. Że te dwa sakramenty, one nam dają uzdrowienie. W twoich ranach, w twoim zagubieniu, w twoim odrzuceniu Bóg wyciąga do ciebie jakby dwie ręce. I mówi, chodź. Chociaż może inne pięści cię uderzają, ja mam dla ciebie dwie ręce. Przedłużeniem tej oliwy, chrztu świętego jest każda spowiedź. Każda dobra spowiedź. Eucharystia, komunia święta. To jest również komunia z Pismem Świętym, że człowiek czuje jedność ze Słowem.
że rozumie to słowo i to, co jest mówione, to, co jest głoszone, on to przyjmuje do serca i zgadza się z tym. Bo podstawą komunii ze Słowem Bożym jest to, że my mamy zgodę na wolę Boga. Że my nie mówimy Bogu: Ojcze, tak jak my chcemy na ziemi, tak Ty zrób w niebie. Tylko mówimy odwrotnie. Tak jak Ty chcesz w niebie, niech będzie na ziemi. I czasem to, co On chce w niebie, jest zupełnie inaczej, niż my chcemy na ziemi. I potrzeba wtedy zgody. Że my się zgadzamy na to, że nasze życie nie musi być takie wspaniałe i cudowne i piękne i pełne sukcesów, jakbyśmy chcieli. Bo Jezus też nie odniósł sukcesu. I On pokazał, że wzorem życia nie jest życie sukcesu. Tu zrobił wielki cios szatanowi, który nasze życie i nasz świat atakuje wizją sukcesu. I dlatego jest tak wiele zranionych osób i tak wiele nieszczęśliwych, bo nie wszyscy mogą się dopchać do stołka. I to jest zasadzka szatana. A Bóg zrobił coś odwrotnego. On pokazał, że ci, którzy są ostatni, są pierwszymi. Ci, którzy przegrali w życiu, mają największe szanse w niebie. I ci, którzy są odrzuceni i ośmieszeni, są chwalebni i błogosławieni. I tu już szatan nie mógł nic innego wymyśleć. Bo tego się już nie da prześcignąć. To już jest za mądre, żeby ostatni był pierwszym. To tylko Bóg może taki paradoks wymyśleć. Bóg nas uzdrawia oliwą i winem, chrztem i Eucharystią. Bóg nas uzdrawia i wyciąga swoje dłonie pełne miłosierdzia w sakramentach. Nie pozbawiaj się sakramentów. Nie myśl, że sama modlitwa ci wystarczy. Nie pozbawiaj się sakramentów. Nie omijaj konfesjonału. Nie omijaj Komunii Świętej. Nie omijaj wspólnoty. Nie omijaj Biblii. Tak jak ten kapłan czy lewita ominęli zranionego tego człowieka. Kiedy opatrzył oliwą i winem tego człowieka, potem wsadził go na swoje bydle. Ktoś by powiedział, no jak można w Biblii użyć takiego brzydkiego słowa, bydle? Nie można było napisać osiołek, ale tu jest napisane bydle. I będziemy posłuszni Biblii raczej niż naszym zmysłom estetycznym czy smakom literackim. Nie jest ważne, co my myślimy o Słowie Bożym. Ważne, co Słowo Boże nam chce zakomunikować. Jest celowo napisane bydle, żeby podkreślić moc upokorzenia. Bo ten Samarytanin wziął go na swoje bydle, tego zranionego. Jezus bierze nas na swój krzyż. I powiem teraz straszną rzecz, ale prawdziwą. I chcę, żebyś się przejął tą rzeczą. Dlatego, że wtedy przejmiesz się tym, co Bóg dla ciebie uczynił. Przypomnij sobie, jak Chrystus dźwigał krzyż. Jak on wyglądał pod tym krzyżem? Wyglądał jak? Ze zgrozą to musimy powiedzieć. Wyglądał jak zwierzę, jak bydle. Jak osioł, jak głupiec. Jak wół, który ciągnie jarzmo, pług za sobą. I dla kogo się tak poniżył ten Bóg miłosierny? Żeby nas wyrwać z naszych zezwierzęceń, z naszego bydlęcego sposobu życia. Dźwigał nas, upodlił się, żeby ciebie wywyższyć do chwały. Przejmij się tym, że twój wszechmogący Pan, któremu budujemy takie pałace, świątynie, że On właśnie tak, jak bydle, dźwigał twoje grzechy. Żeby dać ci łaskę nieba, że to nie są żarty, że to jest wielkie, co On zrobił, że się tak pomniejszył. Rozumiesz? Jak cię Pan Bóg kocha, jak jest miłosierny, że wziął cię na swoje bydle, że wziął cię na swoją drogę krzyżową i że sam był goniony i poganiany, tak jak się bydle gania, tak on był biczowany na tej drodze krzyżowej. To i nam się coś porusza wewnętrznie, kiedy człowiek sobie zdaje z tego sprawę, jak on to przeżył. To i nam coś wewnętrznie pęka i czujemy, że zrobił coś wielkiego dla nas. Aż strach o tym myśleć, jak On się upokorzył dla ciebie, bo jest miłosierny. Rozumiesz?
zawiózł go do gospody. Wsadził go na swoje bydle i zawiózł go do gospody. Do jakiej gospody? Bracia i siostry, w języku greckim gospoda pochodzi od dwóch słów. Pas dachomai. Pandochion. Pandochion to jest miejsce, gdzie wszyscy są przyjmowani. No gospoda, nie? Do gospody wszyscy mogą przyjść. Do gospody może przyjść idiota, do gospody może przyjść pijak, do gospody może przyjść pobożny, wierzący, może przyjść i ksiądz, może przyjść i siostra zakonna, może przyjść i dziecko, i stary, i młody. Wszyscy mogą przyjść do gospody. Tam nie jest napisane, że takim i takim ludziom nie wolno wejść. To jest pewien obraz. Ta gospoda nie jest naprawdę gospodą. Tak jak i Samarytanin nie był Samarytaninem, jak i bydle nie było bydlęciem, jak i Jerozolima nie była Jerozolimą i Jerycho Jerychem. W tej przypowieści wszystko jest ukryte. Tą gospodą, gdzie każdy może przyjść, dla każdego jest miejsca i wszyscy są akceptowani, powinien być Kościół. Świątynia. To jest ta gospoda. To jest miejsce dla każdego. Tu każdy może odnaleźć swoje miejsce. Gospoda. Kościół. Wyjął 2 denary. Dał gospodarzowi. I powiedział: jeśli wydasz co więcej, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Samarytanin wyjął 2 denary. Jezus zostawia w gospodzie, w kościele, gospodarzowi, kapłanowi 2 denary. Stary i Nowy Testament, Biblię. I mówi: wydaj. Ale zostawia mu też 2 przykazania. Miłości Boga i bliźniego, 2 denary. I mówi: rozdaj to. Opowiedz o tym. Mów, miej staranie. Ja będę wracał. Ja przyjdę w paruzji, ja zmartwychwstanę, ale później jeszcze przyjdę z nieba, będę wracał. I jeśli ty coś dasz więcej niż to, co otrzymałeś, to ja oddam tobie. Tak mówi do pasterzy, do liderów, do prowadzących wspólnoty, do kapłanów. Daj z siebie więcej niż otrzymałeś od Boga. Masz 2 denary. Masz Biblię i masz 2 przykazania. Masz Stary i Nowy Testament i miłość Boga i bliźniego. Daj więcej niż otrzymałeś od Boga. Rozwiń swój charyzmat. Ja jak będę wracał, oddam tobie. Któryś z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Wszyscy słuchający tej przypowieści powiedzieli: no oczywiście ten Samarytanin. Ale my wiemy, że tym Samarytaninem jest Jezus wobec każdego z nas. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Niech to słowo siądzie w twoim sercu, w twojej duszy i w twoim ciele. W Ewangelii świętego Mateusza, w rozdziale 14, 22 wierszu do 33 czytamy taką opowieść, taką relację o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce za życia Jezusa. Jezus zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Nie dlatego, że miał dość uczniów, wyszedł na górę, tylko dlatego, żeby modlić się za nich. Wieczór zapadł, czyli przyszła ciemność, mrok, a on sam tam przebywał. Biblia pokazuje go jako kogoś, kto się modli za nas. Samotnie się modli. Że tak naprawdę to tylko Jezus wstawia się za tobą do Ojca. I że te wszystkie nasze modlitwy i wstawiennicze i inne to są okruchy Jego wielkiej modlitwy.
i że my tylko od czasu do czasu wchodzimy w Jego modlitwę i wtedy wydaje nam się, że to my się modlimy. Ale to jest Jego modlitwa wielka. On ją otworzył jak ogromny gmach i czasem po prostu wchodzimy do Niego albo wychodzimy, kiedy przestajemy się modlić. Łódź zaś była już sporo stadiów, oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Zobaczcie, dla naszego Pana, dla naszego Jezusa nie ma przeszkody. Sam modli się za nas. Sam buduje gmach modlitwy, w którym możemy później my uczestniczyć. Ale również żadna otchłań, żaden ocean, ani ogień, ani woda nie są dla Niego przeszkodą, żeby do nas przyjść. Nie ma takiej przestrzeni, nie ma takiej odległości, nie ma niczego w Twoim życiu, co by Mu przeszkodziło przyjść do Ciebie. On po wodzie przyjdzie. I to nie dlatego, bracia i siostry, jest napisane, że chodził po wodzie, że był synem stolarza i nie mieszkał nad jeziorem, może się nie nauczył pływać, więc chodził po wodzie. Tylko dlatego, że dla niego nie ma przeszkód. Nie ma przeszkód. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, wiatr był przeciwny, życie jest tutaj pełne przeciwieństw, lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, fantazma ta. Że sobie coś wyobrazili, pomyśleli sobie, Boże kochany, tu idzie jakiś upiór, Frankenstein, Dracula. Coś się zbliża okropnego, coś, czego się my boimy. A to okazało się, że to miłosierdzie Boga się zbliża. Ale w pierwszym momencie oni myśleli, że to jest coś okropnego, że to jest coś, co ich zniszczy, że to jakiś upiór idzie. I to jest bardzo mądre. Bo czasem jest tak, że tam cię czeka największe miłosierdzie, czego się najbardziej boisz. I że ta sytuacja, to wspomnienie, to przeżycie, ten człowiek, o którym lub o czym chciałabyś zapomnieć, właśnie tam Jezus czeka z największym miłosierdziem tam. Uczniowie zobaczyli Jezusa kroczącego na jeziorze i w pierwszym momencie myśleli, że to jest jakaś zjawa. Bardzo się przelękli tego. I dopiero później, kiedy Jezus zaczął do nich przemawiać, czyli nie wizja, tylko słowo, uzdrowiło ich pewne wyobrażenie o sytuacji, wszystko się zmieniło. On słowem dał do zrozumienia, że On jest Panem, bo to, co widzieli, to zaprzeczało temu. I tak również jest w naszym życiu, że często opieramy się na takim bardzo zmysłowym poznaniu rzeczywistości, na tym, co bezpośrednio odbieramy oczami, co nam ludzie powiedzą, a nie mamy kontaktu z Biblią, ze Słowem Boga. I dlatego tak źle nam jest rozpoznać Jezusa w tym, co nas spotyka. On powiedział, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. No i zwykle w różnych homiliach, konferencjach, spotkaniach biblijnych ten moment chodzenia Piotra po falach jest tutaj eksploatowany i rozważany, a ja chciałbym, żebyśmy zatrzymali się dzisiaj w związku z tym, że rozważamy miłosierdzie Pana nad tą zjawą. Dlaczego? Ponieważ, bracia i siostry, każdy z nas ma swoje ciemne strony życia, których się boi. Tak jak ci uczniowie bali się tej zjawy, nie widząc w tym obecności Boga. Każdy z nas ma takie ciemne strony, takie zjawy, koszmary z przeszłości, o których chciałby zapomnieć. Pozbyć się bolesnych wspomnień, uciec przed dręczącymi przypomnieniami. I wydaje nam się, że ucieczka, że zapomnienie niektórych przeżyć, czy osób, czy nawet nas samych, z przeszłości pozwoliłoby nam wypłynąć na szerokie wody, ale tak nie jest. Uczniowie nie mogli dopłynąć do brzegu, dopóki nie rozpoznali w tej zjawie Jezusa.
I ty też nie dopłyniesz do brzegu życia ostatecznego, dopóki nie rozpoznasz Jezusa w najciemniejszych chwilach swojego życia. W tym, czego się najbardziej boisz, co cię najbardziej straszy, może nawet jest tematem twoich koszmarów. Jeśli tam nie wprowadzisz Jezusa, jeśli tam nie zobaczysz Jezusa, jeśli tam nie przyjmiesz Jezusa, to nie dopłyniesz do brzegu spokoju. To prawda, że nasze życie nie było udane w wielu etapach naszej przeszłości. Tylko spójrzcie tak do tyłu w archiwum X do swojego życia i zobaczcie, co tam było w przeszłości. Tam były również takie chwile zupełnie nieudane, ciemne, gdzie po prostu mówiąc tak po ludzku, spapraliśmy życie. I nie chodzi nawet o to, żeby komuś okazać miłosierdzie. Może też, ale sobie też. Bo niestety jest taką wielką pokusą człowieka to, że gdzieś wewnątrz ciebie jest wyobrażenie o twoim życiu, że ono powinno być udane od początku do końca. Że jak idziesz do szkoły, to powinieneś mieć same szóstki. Że jak zajmujesz się pracą, to powinieneś mieć same awansy. Że jak już masz żonę, to musisz mieć najpiękniejszą i nawet kiedy ma już 99 lat, powinna wyglądać jak 18. I że kiedy masz również męża, to nawet wtedy, kiedy on jest już właśnie stuletnim starcem, to też powinien cię nosić na rękach i być wspaniały. I to jest taka wizja, że my wszystko sobie idealnie wyobrażamy. I ja wiele razy, kiedy stoję przed ołtarzem i daję ślub młodym ludziom, którzy sobie patrzą w oczy i przyrzekają życie aż dalej, wierne niż poza grób nawet, to myślę sobie, że wiele z nich będzie rozczarowanych, bo widzę, jak oni sobie wyobrażają idealnie pewne rzeczy. Że życie jest inne niż to, co oni chcieliby, żeby było w życiu. Że życie jest właśnie pełno takich zjaw jest w naszym życiu, takich koszmarów. I że trzeba to umieć przyjąć. I że to jest dopiero mądrością, jeśli człowiek się umie zgodzić na to, że twoje życie nie musi być sukcesem. Że twoje życie może być krzyżem. Że twoje życie nie musi być udane. Że wcale nie musisz być najszczęśliwszym człowiekiem. Że wcale nie musisz skończyć szkoły. Że wcale nie musisz mieć udanej pracy. Że twoje bezrobocie też jest jakimś ideałem ewangelicznym. Że to, że ci się nie układa z mężem czy żoną, to wcale nie musi być tak, że musi być idealnie. Że może twoje dzieci są rozczarowaniem dla ciebie i nie są takie, jak sobie chciałaś czy chciałeś wyprodukować, że tak powiem, przepraszam za określenie, ale są inne. Bo Bóg chciał, żeby były inne. I może są bólem dla ciebie, ale tak trzeba. Może są zjawą dla ciebie ten twój syn czy córka i myślisz, to zjawa, to koszmar w moim życiu jest. Ale może tu w tym jest Jezus. Rozpoznaj to. Pan Bóg nas zmusza do tego dzisiaj, żebyśmy byli miłosierni też wobec tego wszystkiego, wobec czego nie jesteśmy miłosierni. Wobec czego jesteśmy bezwzględni. Nawet wobec siebie samych i wobec innych. Gdzie po prostu nie możemy ustąpić z tych naszych wymagań, że musi być dobrze, musi być idealnie. A może nie musi być. Może nie możesz sobie wydarować tego, że w życiu ktoś cię oszukał, ktoś cię rozczarował, ktoś cię zrobił na szaro. Może to było potrzebne. Nie musi być nasze życie od A do Z udane. Trudno się na to zgodzić, bo w sercu każdego z nas jest wpisana wizja życia szczęśliwego i udanego, pełnego satysfakcjonujących doświadczeń. I dobrze, że ta wizja jest. Tylko, że kochani, ta wizja to jest do przyszłego życia, a nie do tego. Nie mylmy porządku. Tu Jezus powiedział, że to życie to jest rzuconym ziarnem, które gnije. I jeśli widzisz ten proces w sobie, to nie jest tak źle, bo zakwitniesz tam wyżej, ponad chmurami. Ale jeśli tu ziarno nie chce obumrzeć, to ani tam nie będzie kwiatów, ani tu. Samo w sobie to ziarenko zamknie się w sobie i będzie zbuntowane, zamknięte, idealne, czyste, bezproblemowe, ale nic z tego ziarenka już nie będzie. Kiedy nam coś nie wyszło w życiu, kiedy okazało się, że spapraliśmy jakiś poważny etap życia, stało się coś, czego nie możesz sobie przebaczyć, kiedy okazałeś się draniem, może mogło tak być. To, że jesteśmy chrześcijanami i katolikami, to wcale nie znaczy, że jesteśmy idealni moralnie. W naszym życiu mogły się pojawiać takie momenty, w którym na przykład okazaliśmy się zdrajcami. No mogło tak być. Apostołom się to zdarzyło, to i nam też.
Niektórzy ludzie z innych wspólnot religijnych, na przykład Świadkowie Jehowy, nam zarzucają, że my nie wypełniamy moralnie naszego prawa. Oni się szczycą tym, że moralnie są lepsi od nas, bo u nas nie chodzi o to, żeby być moralnie najlepszym. To wcale nie znaczy, że pochwalam grzech. U nas chodzi o to, że nas Chrystus zbawia z naszych grzechów i my widzimy naszą nędzę. My się nie musimy bać, wstydzić, ukrywać, udawać jakichś innych. My wiemy, że jesteśmy nędzni. U nas konfesjonały to stoją w każdym kościele i my nie musimy się wstydzić, że się spowiadamy. I nie spowiadamy się z dyplomów honorowych. To są miejsca naszego wstydu, te konfesjonały. I możemy się szczycić z tego, że mamy odwagę się wstydzić. Nie każdy to potrafi. Nie w każdej wspólnocie religijnej ludzie potrafią się wstydzić. W naszej potrafimy jeszcze. Całe szczęście. Mamy na tyle odwagi, żeby przyznać się do tego, że byliśmy w życiu tchórzami. Nie we wszystkich wspólnotach religijnych mają ludzie taką odwagę. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Mogło być tak w twoim życiu, że okazałeś się kłamcą. Było tak i w moim życiu, i w twoim. Ja w tych słowach też się mieszczę. Nie mówię do was słów, które sobie wyssałem z palca. Mogło się okazać, że okazałeś się podłym człowiekiem. Grzesznikiem. Ale to za mało powiedziane nawet. Jakim grzesznikiem? Takim upiorem, zjawą, która wywoływała strach u innych, może w twojej rodzinie nawet. Człowiekiem złośliwym, nienawidzącym, nieudacznikiem, nieczystym, chciwym, skąpym, pysznym, boleśnie wrednym, przewrotnym, tchórzem. To wszystko mogło być w moim życiu i w twoim też. Kiedy coś z tych rzeczy miało miejsce w twoim życiu, trudno sobie to wybaczyć. Owszem, pójdę do konfesjonału, wyspowiadam się z tego, kapłan mi da rozgrzeszenie, ale ja wychodzę i ciągle się męczę. Bóg mi przebaczył, ale ja sobie nie mogę przebaczyć. Jest mi ciężko z tym, że tak się podle zachowałem w życiu. Rozumiesz? I Bóg mówi, wezwany jesteś do miłosierdzia. Jak ty chcesz okazać miłosierdzie komuś, jak sobie nie umiesz? Co ty chcesz iść z miłością do drugiego człowieka, jak ty sobie nie wydarowujesz tego, że źle krawat sobie podwiązałeś? Jak ty możesz do kogoś mówić, ja chcę cię kochać, chcę ci pomóc, jak ty sobie nie możesz pomóc i nie możesz sobie wydarować tego, że cię wyrzucono ze szkoły, albo że ktoś wyzwał cię, albo że ty się okazałeś chamem gdzieś. Tak też się mogło zdarzyć. Nie jesteśmy idealni. Ale Pan mówi, ja takich was stworzyłem. Nie stworzyłem was jak roboty zaprogramowane, które są nieomylne. Stworzyłem was w słabości, w kruchości, jakby z gliny was ulepiłem. Tak Biblia mówi, że człowiek z gliny jest ulepiony. Co to znaczy? Że jest kruchy, że jest słaby, że jest błotem, że jest bagnem czasami. I tylko to tchnienie, to chu, które Pan dał, jeszcze nas ożywia. Ale jesteśmy słabi i zgoda na to też wymaga miłosierdzia. Od ciebie samego na siebie samego. Pan mówi, jeśli chcesz być świadkiem miłosierdzia, to pokaż, co umiesz względem siebie samego. Czy potrafisz przebaczyć sobie to wszystko, co ja ci przebaczyłem? Czy potrafisz się zgodzić na to, że jesteś człowiekiem słabym, omylnym, nędznym i nieudanym? Czy możesz powiedzieć wtedy Panu, chwała Tobie, Panie, że jestem nieudolny? Potrafisz tak? Boże, jakże Ci dziękuję, że jestem nieudacznikiem. Dziękuję Ci również za to, że jestem niedojdą życiową. Chwała Tobie, Panie. Potrafisz tak? To by znaczyło, że naprawdę jesteś wolny od wszelkich wyobrażeń o sobie, że nie masz w ogóle jakiegoś idealnego wyobrażenia o sobie, że pycha 10 kroków za Tobą idzie i Ci nic nie może zrobić. Masz tyle miłosierdzia dla siebie, żeby powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za wszystkie katastrofy w moim życiu, jak to dobrze, że one się zdarzyły.
W moim życiu było tak, bracia i siostry, że dwa razy mnie wyrzucano ze szkoły i teraz mówię Panu, chwała Ci za to, bo inaczej bym nie został kapłanem. W moim życiu było również tak, że byłem bardzo uwiązany też w alkohol i dzięki temu pewnego dnia w Izbie Wytrzeźwień, w Wielki Piątek, Pan mi pokazał na moich rękach rany, bo tak upadłem nieszczęśliwie, że zraniłem się tak, jakbym był ukrzyżowany. Kiedy się obudziłem, mówię, Boże, dzięki Ci, ale Ty tu też jesteś? I teraz mówię, chwała Ci, Panie Boże, za to, że można zejść na dno i można przejrzeć na oczy. Nie chcę przez to powiedzieć, że to było dobre, to było bardzo złe, co zrobiłem. Ale Pan i tam pokazał mi, nie musisz się tego, Augustyn, wstydzić. Nie musisz udawać idealnego kapłana. Jesteś grzesznikiem. No mówię, dobrze. Bo jak będziesz się czegoś wstydził, będziesz coś ukrywał, to będziesz się bał. Jak będziesz się bał, to będzie demon do Ciebie przychodził i będzie Cię oskarżał. Będzie Cię szantażował i nie będziesz mógł posługiwać. I tak jest, bracia i siostry, z Wami, że jak coś chcesz ukryć przed Bogiem i przed sobą, to demon się tym zajmie. I nie będziesz mógł posługiwać, nie będziesz się mógł modlić. Nie bój się swojej przeszłości. Mógłbym Wam wiele jeszcze z rękawa wysypać fragmentów z mojego życia nieudanych i powiedzieć chwała. Nie umiem jeździć na nartach, nie umiem jeździć na łyżwach, nie umiem jeździć na skejcie, nie umiem pływać, nie umiem jeździć jeszcze samochodem. Chwała Ci, Panie, że wiele rzeczy nie umiem. Wiem, że jedno umiem. Umiem się modlić i umiem czytać Biblię. To mi wystarczy na tym świecie. I Ty wiele rzeczy też możesz nie umieć, tak jak ja. I możesz sobie mówić, jestem nieudacznikiem na tym świecie. Powiedz mu, chwała Ci, Panie, bo dobrze, że wielu rzeczy nie umiem, bo widocznie jest taka, którą najlepiej umiem. Tylko już może jeszcze ją nie odkryłeś. Okaż miłosierdzie sobie samemu. Nie dręcz się tym, że coś Ci nie wyszło. Nie bój się swojej przeszłości. Nie bój się siebie i nie bój się taki, jaki jesteś. Jesteś wymyślony przez Boga. Jeśli Bóg wymyśla jakiś wynalazek, to nigdy go nie spapra. Bóg jest arcymistrzem i On nie robi kitu. Jeśli coś zrobi, to zrobi bardzo dobrze. I jeśli Pan Bóg Cię stworzył, to tylko jeszcze nie odkryłeś swojej doskonałości. A wszystkie Twoje słabości i niedoskonałości, one są tylko bardzo Ci potrzebne. Żebyś nie zatracał się w tym, do czego nie jesteś powołany. Ja się na wielu rzeczach nie znam i bardzo dobrze, bo gdybym się na nich znał, to bym był kiepskim kapłanem. Może i nim jestem, nie wiem, ale może byłbym jeszcze gorszym niż jestem. Dobrze, że się nie znam na pieniądzach, dobrze, że się nie znam na wielu rzeczach. Bardzo dobrze. Na tym nie poprzestajemy, kiedy nie możemy zaakceptować siebie. Robimy sobie krzywdę. Amputujemy sobie część prawdy o sobie, kiedy ta część prawdy jest taka trudna dla naszego życia. Taką jest zjawą, takim koszmarem z przeszłości. Zaczynamy udawać przed sobą i przed innymi szlachetnych, pobożnych, bezinteresownych, uczciwych, pobożnych, może nawet dewocyjnych, albo zbytnio charyzmatycznych, albo też próbujemy zdobyć jak najwyższe wykształcenie, by zyskać szacunek do siebie, żeby ukryć upiory przeszłości. Uwaga, to jest śliska droga. Lepiej być sobą, niż być kimś. Rozumiesz, co mówię? Kto śpi na podłodze, nie spada z tapczanu. Ciesz się z Twojego życia, jakie onokolwiek jest, nawet takie maleńkie, nawet takie rozłożone na łopatki, że nawet na tapczanie może nie ma miejsca dla Ciebie. Dobrze, dobrze, że tak jest. Niżej nie spadniesz. Nie pnij się za wysoko. Czy wiecie, co może zrobić człowiek wiszący na żerandolu pod sufitem? On może tylko spaść. Długo tam nie wytrzyma. Nawet gdyby tam różne jakieś układy robił akrobatyczne, to on się długo tam nie utrzyma. On spadnie. Natomiast ten na podłodze może najwyżej wstać. Ciesz się ze swojego życia, nawet jeśli ono jest rozłożone na łopatki. Dziękuj Bogu i mów chwała. Chwała Ci, Panie, za wiele rzeczy nieudanych i za to, że mnie życie rozłożyło na łopatki. Chwała Tobie, Panie.
kiedy Jakub leżał na ziemi, a uciekł z domu, bo go brat chciał zamordować, zabić go chciał brat. Takie historie i dzisiaj się zdarzają. I Jakub uciekł z domu, jak to mówię, młodzież był na gigancie, na ucieczce. I leżał sobie być może na dworcu, nie wiem gdzie. Miał pod głową kamień, bo już go nie stać było na poduszkę, na hotel tym bardziej. I właśnie wtedy, kiedy leżał na ziemi, miał pod głową kamień, otworzyło mu się niebo. Nigdy więcej. Nigdy wcześniej. Kiedy był rozpieszczonym dzieckiem swojej matki, niebo mu się nie otworzyło. Ale kiedy miał kamień pod głową, niebo mu się otworzyło. Rozumiesz? Ciesz się ze swojego życia i okaż miłosierdzie swojej przeszłości. Kiedy uczniowie Jezusa wypłynęli na jezioro, chcieli dopłynąć na drugi brzeg, ale nie mogli, dopóki nie przyjęli do swej łodzi Jezusa. Ale w jakiej postaci musieli go przyjąć? W tej najtrudniejszej, w takiej ciemnej postaci. Gdzieś tam z tyłu, z przeszłości ten Jezus szedł. Przyszedł do nich z tyłu, jakby z przeszłości, jakby z ich historii, od ciemnej strony ich historii, tego, co już mieli za sobą. A on mówi, nie, nie dojdziecie do przyszłości, bo nie załatwiona jest przeszłość. My też mamy takie upiorne osoby w naszej przeszłości, których imiona boimy się wspominać, a których jedynie w najmroczniejszych koszmarach nas nawiedzają. Nasi krzywdziciele? Niekoniecznie. Mamy też upiorne wspomnienia, do których nie chcemy wracać, bo okazałoby się, że jesteśmy naprawdę nędzni. Dlatego lepiej o tym nie pamiętać. Tak nam się wydaje. Przynajmniej według naszego mniemania. Ale dopóki jakaś część twojej przeszłości nie jest przebaczona, nie jest okryta miłosierdziem, czyli nie odkryłeś w tym Jezusa, dopóki nie obdarzyliśmy jakiejś części naszych przeżyć miłosierdziem, przyszłość jest zamknięta. Nie możemy do niej dopłynąć. Męczymy się i męczymy i łódka stoi w miejscu. Jezus chce, abyś przebaczył nawet takim osobom, których boisz się wspominać. Jezus chce, abyś przebaczył też sobie samemu w tych wszystkich sytuacjach, których może nie tylko boisz się, ale też wstydzisz się przypominać. On w nich do ciebie przychodzi. Przypomina ci je i przypomina ci słowa, które on sam wypowiedział na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jeśli chcemy żyć w pokoju i szczęśliwi, musimy w każdym przeżyciu naszym odkryć Jezusa Chrystusa. W każdym upiornym wspomnieniu umieć odkryć obecność Jezusa. Kiedy miałem iść do zakonu, jakieś 3-4 dni wcześniej, nigdy mi się to w życiu nie zdarzyło, a wtedy tak mi się zdarzyło. Kiedy już miałem przyjść do mojej wspólnoty, nagle na ulicy napadło mnie dwóch mężczyzn i mnie strasznie skopało. Pobiło mnie. I dla mężczyzny jest to pewien dyshonor, jakaś hańba być pobitym. Tak mi trudno było z tym. Po jakimś czasie, chyba po 2 czy 3 latach, w autobusie widziałem człowieka, który to zrobił. Miałem już w ręku różaniec. Trudno mi było się zgodzić na jego obecność w tym autobusie. Ale dzisiaj dziękuję nie za to, że byłem skopany, tylko za to, że w tym byłem podobny do Jezusa. Rozumiesz? I tak spójrz na swoje krzywdy. Będzie ci nie tylko łatwiej je przyjąć, ale również zamienisz to, co cię bolało, w to, co będzie twoją chwałą. Pobłogosław Boga nawet za ciosy, a one się staną dla ciebie klejnotami twojej przyszłej chwały. Spójrz na wszystko w taki sposób, żeby dojrzeć w tym chociaż trochę Chrystusa. Czasem spotykam się z osobami, które były bardzo poniżone w swojej godności, na przykład były zgwałcone albo molestowane. I takim ludziom jest bardzo trudno zgodzić się na siebie samych nawet.
wstydzą się swojego istnienia, dlatego że przez taki czyn szatan wmówił im poczucie winy. Wiele osób nawet się czuje winnych za to, że się stało to zupełnie niepotrzebnie. Kiedy się modlę z takimi osobami, zawsze im przypominam 10. stację Drogi Krzyżowej albo ten moment, kiedy Jezus był ubiczowany. I przypominam, że On był nago i że sam się nie rozebrał, tylko zostało wszystko zdarte z Niego. I On przeżył straszny wstyd i Jego ciało było poranione, krew się lała. I mówię, Twoje ciało było też poranione i to jest właśnie Twoje zbawienie, że On to zrobił dla Ciebie, żebyś Ty nie musiała się potępiać, czy nie musiał się potępiać za to, co się stało. Bo jesteś nawet w tym podobny do Zbawiciela, czyli do Boga. Prawda, że Bóg nisko zszedł? Że to jest miłosierdzie, skoro chce być podobny nawet w takich najpodlejszych chwilach naszego życia? Mało tego, On z tych najpodlejszych chwil naszego życia robi najwznioślejsze. Im niżej ktoś był upodlony, tym wyżej wychodzi w niebie. Można mu powiedzieć, Boże, Ty jesteś niesamowity w swoim miłosierdziu, że ci, którzy tutaj na tym świecie mają najgorzej, są najbardziej upodleni, zgnieceni przez życie, że walec doświadczeń po nich przejechał, to tam w niebie oni są arystokratami. To jest miłosierdzie, to rozumiem. To jest promocja nad promocjami. Pamiętacie taką lekcję z pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie Eliasz spotyka się z Bogiem. I Eliasz miał taką historię, że był wielkim prorokiem. Wielki prorok, wielki charyzmatyk, wielki mówca. Stało się tak, że pewnego dnia on zrobił wielki cud. Mianowicie doprowadził do tego, że ogień spadł z nieba. On się pomodlił kilka minut i zaczęły pioruny walić i strawiły ofiarę. I wszyscy ludzie zobaczyli, że Eliasz pstryknie sobie, a tu pioruny lecą. Taki prorok. Że na jego głos, na jego modlitwę żywioły się poruszają. Chwilę później ten sam prorok znowu sobie pstryknął, deszcz pada po 3-letniej suszy. Rozumiecie? On sam już myślał, że już dla niego już nie ma nic rzeczy niemożliwych. Kiedy dokonał tych cudów, że sobie tak pstrykał i tam raz deszcz padał, raz pioruny strzelały, że po prostu rządził tymi żywiołami i wszyscy ludzie patrzyli na niego jak bóstwo. Zabił 400 proroków Baala. Czyli nikt mu nie mógł podskoczyć, mówiąc tak bardzo ulicznie. No. Silny, władny, charyzmatyczny, pełen cudów, idol. I nagle ten idol usłyszał, że jakaś pani, która miała na imię Iza, Izabel, wzięła paluszek swój bardzo mały i cienki i zgrabny i powiedziała, chociaż ty jesteś Eliasz, to ja jestem Izabel, ja ci pokażę. I Eliasz się załamał, przeraził się. Ten człowiek, który zabił 400 proroków i rzucał piorunami i wywołał deszcz, załamał się jednym małym kiwnięciem paluszka małej, biednej kobiety. Rozumiecie, jaki wstyd, jaka hańba, jakie załamanie? Przeżył kompromitację. Coś się takiego zdarza czasem nam w życiu, że jesteśmy wielkimi menadżerami, posługujemy, robimy różne rzeczy, rządzimy światami, jesteśmy dyrektorami, kapłanami, nie wiem tam czym jeszcze, aż nagle jakiś kamyczek leci, potykamy się na jakiejś skórce od banana albo coś, albo spadamy ze schodów w bardzo głupi sposób na łeb, na szyję. I co wtedy? I Eliasz odkrył coś pięknego wtedy. Uciekł na pustynię Berszeby ze wstydu i z załamania. Leży pod krzakiem, mówi, Panie, już lepiej, żebym umarł. Taki wstyd, taka kompromitacja. Już nie wiem, co teraz robić. Nie udało się moje życie prorocze. Jestem nieudanym prorokiem, nieudacznikiem. Nie dojdą. Wszystko spaprało się. Cała kariera załamana. Co teraz? A anioł Boży podszedł do niego i trącił go. I w języku hebrajskim słowo trącił znaczy tyle samo, co go uderzył. No ge, tak to brzmi. No walnął go. Anioł go walnął. Eliasz obrócił się na drugi bok, ale anioł powiedział, zjedz i pij. I Eliasz patrzy przy głowie, a nie przy żołądku, miał dwa pokarmy. Chleb upieczony w ogniu i wodę. I znowu dwie skrajności, ogień i woda. I anioł mówi mu, zjedz to. Powiedzmy językiem psychologii, zasymiluj to. Zaakceptuj to. Co zaakceptuj? I wodę, i ogień w życiu?
No tak, to, że ci się udaje, że ci się nie udaje. Zaakceptuj to. Iście anielski pokarm. Eliasz odwrócił się na drugi bok i nie chciał tego zjeść za bardzo. Nie chciał wstać. Zasymilował, ale nie wstał. Przyjął, że w życiu raz się udaje, raz się nie udaje, ale nie wstał. Dlatego anioł powtórzył mu to trącenie. Jeszcze raz. I dopiero wtedy Eliasz wstał. Poszedł do Bożej Góry Choreb, która nazywa się Zniszczenie po polsku. Czyli wszedł w zniszczenie i tam zobaczył dopiero Boga. Raz w życiu. Bo Bóg tam jest. W zniszczeniu. I dopiero wtedy, kiedy ci się coś nie uda. Kiedy Eliasz chciał zobaczyć Boga, on wszedł w jaskinię, w najciemniejszy moment swojego życia, w swoją własną jaskinię. Jaskinia to jest szczelina w skale. On wszedł we własne zranienie, w najciemniejsze i tam zobaczył Boga. Pojmij to, że jeśli chcesz zobaczyć Boga, to musisz wejść w to, co cię najbardziej lęka. Czasem jest to nieudana historia z twojego życia, czasem straszna, czasem taka wizja czy zjawa. Coś, czego nie możesz przyjąć. On tam na ciebie czeka. Bo tam, w tych najtrudniejszych momentach twojej przeszłości, zrodziło się pierwotne nastawienie do życia. Co to znaczy? Pierwotne nastawienie zdobywamy, wzrastając w cieniu zasad panujących w domu. Lub kiedy nie ma kiedy jest kompletny brak tych zasad. No ale pierwotne nastawienia do życia to są pierwsze doświadczenia, które my zyskujemy, słowne i nie tylko, które mamy w domu. Pierwotne nastawienie do życia kształtują też wartości, jakimi kierowali się nasi rodzice, albo znowu ich brak, czy też antywartości. I wreszcie ocena mojej osoby. Co mówiono o mnie w domu? Co mówiono w szkole? Co mówiono na podwórku? To mi się wszystko zlepia i z tego się robi nastawienie do życia. To, co o mnie najczęściej mówili, jak mnie widzieli. Tysiące razy słyszę ludzi, że czują, że ich życie jest bez sensu. Czują się bezwartościowi, nędzni, niepotrzebni nikomu. Skąd się wzięło u nich takie przekonanie? Pan Bóg im powiedział, stworzyłem cię dlatego, że jesteś mi niepotrzebny. I dlatego cię stworzyłem, żebyś się czuł bezwartościowy i nieszczęśliwy? Czy on w swoim miłosierdziu mógłby wymyśleć coś takiego? Dlatego się tak czujemy, kochani, ponieważ nam inni o nas tak mówią. I my tym innym wierzymy tak jak Bogu, że to, co o nas mówią, to, co nam opiniują o naszej osobie, my temu wierzymy jak Słowu Bożemu, a to jest tylko Słowo Boże. W to wierz, a będziesz miłosierny nie tylko dla innych, lecz również dla siebie. Bóg ma o tobie dobre zdanie, a nie złe. Inni mogą mieć złe zdania, ale Bóg ma dobre. Komu będziesz bardziej wierzył? Bogu czy ludziom? Komu masz nawet bardziej wierzyć? Swoim rodzicom czy Bogu? Powiedz, komu? Komu bardziej wierzyć? Swoim dzieciom czy Bogu? Komu bardziej wierzyć? Czy swojemu środowisku czy Bogu? Komu bardziej wierzyć? Sobie czy Bogu? Temu wszystkiemu, co Bóg o tobie mówi. Rozumiesz? Bóg nie jest ojcem, który lata z pasem za nami i chłoszcza nas za każde potknięcie. Bóg podnosi, tak jak ten miłosierny Samarytanin. On się aż poświęca, żeby człowieka podnieść z ran, ale nie każe nam się bić i chłostać za to, że coś nam nie wyszło. A niestety tak jest, że to brak ten miłosierdzia do nas samych bierze się również właśnie z tego, że sobie stawiamy bardzo wysokie poprzeczki, wymagania, że muszę, że powinienem być taki. A może nie musisz być taki, a nie powinieneś być taki, jak sobie wymarzyłeś. Może wystarczy, że jesteś taki, jak cię Bóg sobie wymarzył. A jaki to ja powinienem być, jak sobie Bóg mnie wymarzył? A taki, jaki jesteś. To wystarczy. Glina, krucha, słaba, którą stać na skruchę, którą stać na przebaczenie i na zyskanie przebaczenia, którą stać na modlitwę i na dziękowanie Bogu za to, że się coś nawet nie udało. To się Bogu podoba.
Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jeśli chcemy żyć w pokoju i szczęśliwi, musimy w każdym przeżyciu naszym odkryć Jezusa Chrystusa. Dzieciństwo, młodość wielu ludzi to jest burza, trzęsienie ziemi, gwałtowne cyklony agresji, odrzucenie, rozbite rodziny, obojętność, upiorne wspomnienia, awantury, koszmarne przeżycia, ciemność. Nie tylko taki paluszek tam groził czasem. Z trudnością musieli ukrywać się tacy ludzie po jaskiniach, uciekać do innego pokoju, zamykać się w łazience, mieszkać u babci przez tydzień, bo strach było wrócić do domu, wchodzić ze strachu pod stół, ukrywać się w sobie, uciekać z domu, uciekać w nałogi, uciekać w grzechy, w jaskinie uzależnień, uciekać przed burzami, trzęsieniami ziemi w domu, gromami, które sypały się z ust ojca, matki, rodzeństwa, środowiska, ale zawsze gdzieś w tym wszystkim była ta jaskinia, a w niej głos Boga, Boga Ojca. Łagodny dotyk Jego dłoni, ciepłej i kojącej, która podtrzymywała. Życie jest kolekcją ran. Właściwie nie powinniśmy mówić, ile mamy lat, tylko ile zranień. I to byłoby właściwsze, to by nas lepiej określało. Życie uczyło nas przystosowania do najbardziej nieprawdziwej strony, bo żeby przetrwać, musieliśmy często też uciekać w kłamstwo, w udawanie, w milczenie, w krzyk, w grzech, w nienawiść, w tłumioną sercu, w seksualność. To wszystko w nas jest. Życie nas wytresowało do tego, żeby żyć w taki sposób, żeby się nie dało żyć. Zmuszano nas do stawiania sobie bardzo wysokich wymagań albo zupełnie głupich. I w końcu sami nauczyliśmy się być dla siebie zbyt wymagający, czyli po prostu jacy? Niemiłosierni. To jest tak jak z tym rowerzystą. Pewien człowiek chciał się nauczyć jechać na rowerze, wsiadł na rower i jedzie. Zrobił jakieś tam 2 obroty na tej przekładni, upadł, no bo jeszcze nie umiał jeździć. Skąd miał się nauczyć? Z książek? Trzeba próbować, nie? Ale on upadł na tym rowerze i pierwszą rzeczą, którą zrobił, wstał i sklął swoje nogi. Później wziął kija i zbił się po kostkach. I mówi, musicie mi być posłuszni. Ale nie rozumiem, dlaczego wy nie umiecie jeździć? Upewniony tym pobiciem, wsiadł znowu na rower i dalej próbuje jechać. Już pewny, że tym razem mu wyjdzie, bo przecież nogi dostały odpowiednią porcję i będą chyba już umiały jeździć. Ale jeszcze gorzej im poszło. Znowu wywalił się na prawą stronę. Już tym rozjuszony tym, że nogi mu są nieposłuszne i że nie umieją jeździć na rowerze, jak to jest w ogóle możliwe, wziął jeszcze większy kij, grubszy i tym razem zbił się aż do kolan. Aż krew zaczęła, pojawiła się na jego nogach. Poranił się strasznie. Znowu siadł na rower, mówi, no teraz to już chyba mi pójdzie. Ale było jeszcze gorzej. Ledwie siadł, od razu upadł. Znowu wziął sobie taki wielki kij, tym razem już prawie dechę, i tak się bił, że połamał sobie nogi. I był zdziwiony, że nie może siąść na rower. I miał do siebie żal i pretensje. Nie mógł sobie tego wybaczyć, że mu tak życie nie wychodzi. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Że my tak samo się czasem zachowujemy, że jak nam coś nie wychodzi, to sobie jeszcze bardziej przeszkadzamy przez to, że się za to niszczymy, że nam coś nie wyszło. Niektórzy ludzie już uwierzyli w to, że naprawdę są niepotrzebni na tym świecie. Bóg mówi, przestań w takie rzeczy wierzyć. Ja Cię kocham, ja Cię stworzyłem, ja Cię zbawiłem. Czy to do Ciebie nie dociera, że mi na Tobie zależy, że jesteś dla mnie skarbem? Bo co większość z ludzi tak naprawdę myśli o swoim życiu? Że jest bez sensu, że się nie uda,
że życie moje jest bezwartościowe, że jestem nikomu niepotrzebny, że się zawsze czuję winny, że tak naprawdę to uważam, że jestem godny jedynie odrzucenia, albo też robię wszystko, żeby przed tymi przekonaniami uciec, wysilam się, żeby być najlepszym we wszystkim, żeby nikogo nie urazić, żeby nic nie zepsuć, żeby nie narazić się nikomu, żeby wszystkich zadowolić za wszelką cenę. Boję się nawet objawić nawet złości, zmuszam się, żeby być zawsze dobrym. W końcu czynisz sobie największą mroczną krzywdę i mówisz: nie wolno mi być takim, jakim jestem. Oto zjawa z twojego wnętrza. Większość ludzi uważa, że jest nic nie warta, że jest tak naprawdę na tym świecie niepożądana, niechciana. Wielu uważa, że jest śmieciem nawet, że jest piątym kołem u wozu. Ale pomyśl, co zrobiłby kierowca bez piątego koła u wozu? Przecież piąte koło jest zapasowe. Jeśli na razie ktoś cię wsadził do bagażnika swojego życia i uważa, że jesteś piątym kołem, poczekaj, on też pęknie. Wtedy przyjdzie po zmianę. Nie jesteś na tym świecie niepotrzebny. Nie jesteś. Być może tylko nie odkryto w tobie tego, co Bóg w tobie złożył. Nie możesz żyć niewiarą w siebie. Ulegnij miłosierdziu Boga i uwierz w to, że twoje życie ma wielką wartość. Bóg o tobie nie zapomniał. Jezus dziś chce zobaczyć w tej zjawie, żebyś ty zobaczył w tej zjawie Jego samego. Żebyś zobaczył w całej burzy niszczącej twoje przekonania o samym sobie Bożą dłoń łagodnej miłości, troski. On chce, żebyś w tym chaosie przekonań o sobie samym, który ukrywasz w swojej jaskini serca, w swojej mrocznej duszy, żebyś usłyszał Jego słowo takie: przypomniałem ci, co naprawdę myślisz o sobie, ale uczyniłem to, moje dziecko, nie po to, żeby zadrwić z ciebie, żeby cię zranić, lecz żebyś wreszcie usłyszał, co ja o tobie myślę i żebyś w to uwierzył bardziej niż czyjekolwiek słowa o tobie. Przede wszystkim, moje dziecko, to sobie przypomnij, że jesteś tyle wart, ile zapłacił za ciebie mój syn. A ile Jezus zapłacił za ciebie? 20 srebrników? Czy 30? Nie. On zapłacił za ciebie $1,000,000? A może 1,000,000,000 euro? Ile za ciebie zapłacił Jezus? Powiedz, ile? Z sobą. Ile to jest 1,000,000,000 euro? Nie da się tyle zebrać pieniędzy, żeby móc odkupić odkupienie od Jezusa. Nie da się. A On to zrobił dla ciebie. Jesteś Jego skarbem. Kiedy Bóg patrzy ci w oczy, mówi: mój skarbie, mój skarbie. Jest taka przypowieść w Ewangelii świętego Mateusza, która mówi o kupcu, który sprzedał wszystko, by sobie kupić tylko jeden skarb, który był zagrzebany w błocie. Brudny ten skarb był. Ale on odkopał ten skarb, jak trumnę otworzył i powiedział: mój skarbie. Który mąż po 20 latach, po śmierci swojej żony, w momencie, kiedy dokonują ekshumacji, otwiera trumnę i patrząc na to, co jest wewnątrz, mówi: mój skarbie. On już tego wtedy nie powie. On zatka sobie nos. Natomiast, kiedy mój Pan i twój Pan stanie w dniu zmartwychwstania, otworzą się nasze groby, on powie: mój skarbie. I wiesz, co się stanie? Naprawdę wstaniesz i będziesz wyglądał lub wyglądała jak skarb. I to dzięki temu, że on umarł. Tak cię kocha. Tak i ma miłosierdzie. I ty już w życiu może nieraz doświadczyłeś lub doświadczyłaś tego, że z różnych rodzajów śmierci Pan nas wybawiał. Z sytuacji bez wyjścia. W moim życiu było tego już wiele razy i w twoim na pewno też. Że były takie zapętlenia życiowe, że wydawało nam się, że już umrzemy. I wyszliśmy z tego. 3 razy uciekłem dosłownie śmierci. A 4 raz mam zamiar uciec z cmentarza. I chwała mojemu Panu. Bo On jest właśnie mocem to uczynić. Mój skarbie, mówi do ciebie. Może wreszcie uwierzysz, że Bóg pamięta o tobie, że Bóg cię kocha.
co myśli o tobie Bóg? Jesteś na świecie, bo nawet jeśli nie byłeś chcianym dzieckiem, to chciał ciebie Bóg. Tak bardzo, że zaryzykował twoje istnienie. Mimo tego, że wiedział, co cię może spotkać i mimo tego, że twoi rodzice być może cię nie planowali, ale planował cię Bóg. I on przedarł się przez opór rodziców, bo mu zależało na kim? Na tobie. Jesteś chciany przez Boga. Chwała mu za to. Powiedziałem, że może dotąd myślałeś lub myślałaś, że jesteś piątym kołem u wozu, że zawadzasz tylko innym, że czujesz się niepotrzebna nikomu lub niepotrzebny. Ale pomyśl, jeszcze raz sobie przypomnij to piąte koło, jak ono jest potrzebne, chociaż jest może nieużywane, ale jak ono jest potrzebne. I tak może być z twoim życiem, że teraz jeszcze nie widzisz, do czego jesteś potrzebny. Ale może przyjść taka chwila w twoim życiu i przyjdzie, że inni bez ciebie się nie obejdą i że nawet będziesz prosił Boga o to, żeby powiedzieć mu tak. Tak mu będziesz mówił: Panie, już spraw, żebym nie był tak potrzebny innym. Tak będzie z twoim życiem. Może myślisz, że masz nieudane życie, ale nieudane życie ziemskie jest często udanym życiem w duchu, udaną wiecznością. Wszyscy święci mieli nieudane życie, wiesz? I życie Jezusa na czele było też życiem nieudanym. On zrobił z tego ideał, ideał nieudanego życia, ideał z nieudanego życia, rozumiesz? Jeśli twoje życie jest nieudane, to jest idealne, bo jest Jezusowe. Wierzysz w to? Takie życie uczynił wzorem dla nas. Był przegrany, mając 33 lata. Być może jest tu mężczyzna, który ma 33 lata i jego życie jest przegrane. On może powiedzieć: jestem taki jak Jezus. Może myślisz, że jesteś pusty wewnątrz, że masz pustkę w sercu, że nic w tobie nie ma, ale przecież tylko pustka przyjmie pełnię, prawda? I tylko puste serce, i puste życie, i puste myśli, i pusty człowiek może najpełniej przyjąć Boga. Jeśli przebaczysz sobie i innym, jeśli pogodzisz się z tym, co się już stało, jeśli podasz rękę wszystkim swoim wspomnieniom i założysz album z nieudanymi fotografiami. Nie bój się swojego życia, ono jest piękne, chociaż wydaje się może nieudane. Jesteś potrzebny na tym świecie przede wszystkim Bogu po to, aby mógł ciebie kochać. I Bóg nic innego nie chce od ciebie, tylko tyle. On chce ciebie kochać. Wystarczy mu. Pozwól mu na to. Bóg pamięta o tych, o których inni zapomnieli. On nie pomija tych, których wszyscy pominęli. On wywyższa poniżonych i ostatni są dla niego pierwszymi. Nie zapomnij o tym. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. To jest prawda, że wewnętrznym darem wspólnoty jest radość. Ale radość dla człowieka, jak wszystko, co jest na ziemi, może być jednocześnie darem i pokusą. Może być ucieczką i może być schronieniem. Może być sposobem bycia i może być sposobem ucieczki przed byciem, przed istnieniem. Radość może być również eskapizmem, może być ucieczką życiową. Przed smutkami, przed nierozwiązanymi konfliktami, przed cierpieniem, przed grzechem. Takiej radości Pan od nas nie chce, żebyśmy sztucznie się cały czas doprocentowywali, jeśli chodzi o radość. On chce, żeby radość była dla nas pozbawiona lęku. Żeby radość nie była czymś, w czym się boimy po prostu
jesteśmy i boimy się, żeby nie przyszedł, broń Boże, smutek. Chrześcijanin nie boi się smutku, ponieważ w smutku odkrywa radość. Kohelet, 7 rozdział, mówi tak. Serce mędrca jest w domu żałoby, a serce głupca w domu wesela. Rozważ to. Czy to znaczy, że Bóg chce smutku? Nie. On chce, żeby w smutku człowiek znalazł mądrość, radość. Że chrześcijanin to w każdej sytuacji odnajduje radość Ducha Świętego, a nie tylko w niektórych sytuacjach. Poganin musi sobie stworzyć atmosferę, restaurację, orkiestrę, kapelę, musi coś wypić, musi się zabawić, żeby odnaleźć radość. Chrześcijanin nie musi niczego szukać, on wszędzie odnajduje radość. I dlatego też słowo, które Pan kieruje do was, jest właśnie takie, jest trudne. Trudne, abyś odkrył radość we wszystkim. Bóg nie jest dręczycielem twojego życia, ale On jest po prostu Bogiem mądrym. I On chce mieć dzieci mądre, a nie głupie. Bo dzieci świadczą o ojcu. Jeśli dzieci są mądre, to znaczy, że ojciec dobrze je wychowuje. Nasz Pan jest pełen zaskoczenia dla nas wszystkich. Nigdy nie możemy dojść do takiego momentu w naszym życiu, kiedy Boga schowamy do jakiejś szufladki i napiszemy etykietkę: Bóg jest taki i taki. Kiedy Bóg objawiał się Mojżeszowi, Abrahamowi, patriarchom, On ciągle był zaskoczeniem dla nich wszystkich. Nieustannie ich zaskakiwał, chociaż się przedstawiał, objawiał, ciągle był kimś innym. Rozważ to, że Izraelowi Bóg okazał się jako jedyny i przekazał, że nie można mieć cudzych innych bogów, bo ja jestem jeden, jedyny. Po tych słowach minęło gdzieś około 1400 lat albo 1200 lat i Bóg okazał, że jest Trójcą. No i teraz co? Nasi bracia, starsi, Żydzi żyją w zgorszeniu. Zgorszyli się, że coś takiego mogło być. Myślą, że myśmy to wymyślili. A to Bóg się objawił, Bóg przedstawił się tak. Zaskoczył wszystkich. Kościół mówi, że już nie będzie następnych objawień, tylko objawienie jest skończone. Trzeba tylko kopać w tej kopalni objawienia coraz głębiej. Ale w doświadczeniu osobistym, indywidualnym Pan Bóg będzie cię też zaskakiwał. Mamy tendencję do tego, żeby Boga opakować w jakąś etykietkę, zasznurować to i mówić: Bóg jest taki. Nie, On cię zaskoczy. On cię zaskoczy swoją obecnością w twoim życiu, będzie ciągle przekraczał. Rozważ to, że w tym samej Biblii jest napisane: czcij ojca i matkę swoją. I w tej samej Biblii jest napisane: kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest niegodzien. Jak to pogodzić? Jest napisane, że Bóg dał życie Ezawowi. W języku hebrajskim Esaw znaczy dobrze kogoś ukształtować, idealnie. I to był pierworodny syn. Pierworodny syn Izaaka. Ukochany przez niego. A jednocześnie w księdze Malachasza w pierwszym rozdziale jest napisane: czyż nie miałem w nienawiści Ezawa, a Jakuba ukochałem? Jak to? Bóg przecież kocha wszystkich. No ale jest napisane, że Ezawa nienawidził. A przecież był pierworodny i jeszcze go ukształtował lepiej niż Jakuba. Czy w tej samej Biblii nie jest napisane, że Bóg daje słońce najpierw dla złych, a później dla dobrych? I że Jego deszcz spada najpierw na sprawiedliwych, a później na niesprawiedliwych? Kiedy człowiek się zbliża coraz bliżej do Boga, to widzi, że jego móżdżek jest maleńki. I że muszą puszczać schematy. Albo grozi nam zgorszenie Bogiem nawet. Objawienie przygotowało naród wybrany. Przez prawie wiele setek lat po prostu był przygotowany ten naród. I tak jeszcze nie byli w stanie przyjąć tego. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że świętość to ideał, który jest nieosiągalny najczęściej. Nie w tym, że nie można go doścignąć, tylko w tym, że przed nim uciekamy, bo on w nas jest, ten ideał. Bo w każdym z nas jest prawda o nas samych, jest prawda o słabości. Uciekamy przed doznawaniem siebie w słabości. Uciekamy przed objawieniem nawet sobie samym prawdy o tym, że upadamy na twarz i nie trzeba zbyt wiele, by przygniotło nas rozpaczliwe zwątpienie. Jesteśmy słabi.
Świętość nie jest niedościgłym wzorem. Jest raczej niechcianym ideałem, ponieważ jest czymś, co nie czyni nas heroicznymi, tylko nie pozwala nam uniknąć prawdy, że jesteśmy bardzo kruchymi, zwykłymi, małymi, ostatnimi. Jezusowi nikt nie chciał tak naprawdę pomóc na drodze chwały, która w oczach wielu ludzi była drogą hańby lub drogą krzyżową. Nie dlatego nie chciano pomóc, bo krzyż był zbyt ciężki, ale dlatego, że każdy, kto by się go złapał, nie mógłby uchodzić za silnego i poważnego. Każdy byłby śmieszny i nędzny. To zbyt prawdziwe. Na planecie, na której wszyscy chodzą do tyłu, ktoś, kto chodziłby prosto przed siebie, wzbudziłby śmiech i oburzenie. No więc, co jest twoją słabością, to się nad tym trzeba też zastanowić. Żeby ta radość twoja była prawdziwa przed Bogiem. Co jest twoją słabością? W czym jesteś prawdziwy, prawdziwa, jako słaby człowiek? Nie wiesz. Zacznijmy od innej strony. Co byłoby śmieszne w oczach innych? Co wywołałoby odruch szyderstwa, gdybyś odsłonił swoją słabość? Z czego by się śmiali inni, gdyby poznali twoją słabość? Już widzisz ten krzyżyk, który się lekko zarysowuje. Co potępiono by w tobie i wyśmiano? Co uczyniłoby cię małym nawet w oczach twoich najbliższych? Co przygniata cię i czyni cię przygnębionym? Jeśli przez to nie przejdziesz, nie odkryjesz radości. Czego nie możesz unieść? Czego nie możesz znieść w sobie? Żeby twoja modlitwa nie była ucieczką przed tą prawdą, bo wtedy nie autentycznie będziesz mówił: tak, chwalę cię, Panie, uwielbiam cię. Ale to będzie cytat bardzo nieautentyczny. Bóg chce prawdziwej modlitwy. Jezus, pamiętaj, nie mógł znieść krzyża. Upadał pod nim. Przygniatał go ten krzyż. Czynił go śmiesznym, ten krzyż. Godnym potępienia w oczach gapiów zgromadzonych na jego drodze. Uwielbiaj więc Boga nawet za to, za swoją słabość. Za to, czego się boisz odkryć w sobie. Czego się wstydzisz. Nawet w tym mów i tu również chwała Tobie. Bo krzyż na ścianie uwielbiamy, ale w swojego się wstydzimy i uciekamy. Czy to uczciwe? Jeśli swojego krzyża nie znoszę, to czy mam prawo modlić się z uwielbieniem do krzyża w świątyni? Czy to jest autentyczne? Nie znoszę. A jeśli w ogóle nawet nie wiem, co jest moim krzyżem, to czy ja wiem, co to jest ten człowiek na tym krzyżu? Słabość. Chciałbym w tym miejscu zacytować Jeana Vanier. Swoje życie ofiarował on osobom niepełnosprawnym, upośledzonym, a więc słabym. Człowiek zwykle poświęca swoje życie temu, co najważniejsze lub najbardziej ukochane, fascynujące, pociągające. Czy upośledzony może być najważniejszy? To jest wielkie pytanie dla świata i dla nas. Dlaczego ten człowiek poświęcił się upośledzonym? Albo czy upośledzony może być najbardziej ukochany? Może być. Można się poświęcić nauce, można się poświęcić pięknej żonie, mężowi, sławie, sportowej namiętności, muzyce, sztuce. Ale upośledzonym? Matka Teresa też poświęciła się ludziom, których wyrzucono na bruk. Pariasom, umierającym, niepotrzebnym ludziom. Ludziom nieludzkim, zdawać by się mogło, bo jeśli skrzywdzonym, to też i potrafiącym krzywdzić. Co miała im do zaofiarowania? Czy nie kłamała, kiedy mówiła, że Bóg ich kocha? Czy upośledzony ze wspólnoty Vaniera albo parias z ulic Kalkuty jest kimś gorszym niż ja? Skoro doświadczam też upośledzenia w grzechu, samoodrzucenie, albo doświadczam, że jestem tak nędzny, że właściwie do niczego się nadaję, jeśli to jest prawda, że Bóg kochał tamtych ludzi, to co czuje do mnie? Posłuchajmy tego Jeana Vanier. W jednej z rozmów redaktorzy pytają się go: czego dowiedział się Pan o Bogu miłości, żyjąc blisko 40 lat z osobami umysłowo upośledzonymi?
Żałwanier mówi: nauczyłem się, że najważniejsza jest obecność. A poprzez obecność odkrywanie przed ludźmi, że są ważni. Miłość polega na odkrywaniu piękna Boga w drugim i rozbudzaniu w nim zaufania do siebie. Kochać kogoś to znaczy objawić mu, że jest piękny, zdolny do cudownych czynów. Powitać go w swoim wnętrzu oraz stopniowo pomagać mu wzrastać, zdobywać zaufanie do samego siebie. Tajemnica wcielenia przyniosła objawienie, że nadajemy się do kochania, nawet kiedy jesteśmy upośledzeni. Nie mam na myśli upośledzenia umysłowego, ale życiowe upośledzenie. Kiedy czuję się niestandardowy, kiedy nie może się zaklasyfikować do jakiejś kategorii, kiedy zdeklasyfikowano go w życiu i mówiono: tu nie, tam nie, odejdź stąd, wynoś się, nie kochamy cię, albo nie mówiono w ogóle nic. Nie objawiano miłości dziecku, młodemu człowiekowi, dorosłemu, albo nieustannie krytykowano czy niszczono słowami. Wiem, że to jest ogromna przeszkoda do przyjęcia miłości, kiedy człowiek czuje się życiowo upośledzony. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Czy miłości musi towarzyszyć cierpienie? Zawsze z tym są kłopoty. Jak tylko mówię o cierpieniu, zawsze jest z tym kłopot. Zawsze jest z tym kłopot. Pewien polski filozof napisał, że cierpienie to zraniona miłość. Dodał też, że im bardziej ktoś kocha, tym bardziej jest ranliwy. Co to znaczy? Zdolny do przyjęcia zranień. Otwarty na zranienie. Zgadza się. Wynikałoby z tego, że ten, kto nie kocha, może być wolny od cierpienia. Tak, można się znieczulić, można się zamknąć. Można powiedzieć: nie będę ryzykował uczuć. I wtedy nic nie będzie bolało. Ale wtedy też człowiek ani nie będzie wiedział, że jest kochany, ani nie będzie kochał. Gdy tylko ktoś zaczyna kochać, staje się kruchy, słaby, podatny na okaleczenie, bo się powierza komuś. Powierzyć się komuś to zdać się na kogoś. To być w czyichś rękach i ten ktoś może zrobić z tobą wszystko. Może zranić. To jest ryzyko. Miłość jest ryzykiem. Bóg, kiedy nam objawiał swoją miłość, on zaryzykował. I zobaczcie, jak wyszedł na tym ryzyku. Zrobiliśmy z nim właśnie to. My wszyscy, swoimi dłońmi, skancerowaliśmy jego ciało. Oto efekt naszej miłości, naszej wdzięczności. A również dowód tego, że on naprawdę zaryzykował. On naprawdę nam się powierzył. Nie udawał, kiedy mówił: kocham was. Bo kochać oznacza zdać się na kogoś, powierzyć się, może zrobić z nim wszystko. Dlatego właśnie Jezus to osoba, która może być najboleśniej zraniona. Bo on kochał najpełniej. Nie powinniśmy zbyt szybko uciekać od zranień. Jest coś takiego jak uzdrowienie zranień. Ale na czym ono w chrześcijaństwie polega? Na tym, że człowiek zaprzeczy tym zranieniom? Że powie: nie, już mnie nic nie boli. O, wszystko się zagoiło, nie mam zranień. Ja w ogóle nie jestem poraniony. Czy na tym, że ktoś powie: mam zranienia i one będą i się już z nich nie smucę, tylko cieszę. Przeszedłem przez smutek zranień do radości w zranieniach. Rozumiem sens moich zranień. Wiem, że one mnie przede wszystkim upodabniają do zranionego Jezusa. Zraniony, czyli taki, który naprawdę kochał, a nie udawał, że kocha. Każde dziecko już w momencie narodzin zostaje siłą rzeczy zranione przez matkę. Od chwili poczęcia między nimi i matką istnieje całkowita jedność. Potem jednak przychodzi moment zerwania, dziecko opuszcza łono matki i tak pojawia się pierwotny lęk. Istnieje zatem w człowieku dwa poziomy, głębszy: komunia i jedność i wtórny, zerwanie, czyli lęk. Dziecko znajduje zerwaną jedność w ramionach rodziców, ale odtąd w jego życiu miłość i lęk bezustannie już się będą przeplatać. Bo jest w ramionach i jest puszczone z ramion, jest i nie ma. Rozważa również Jean Vanier
W samym centrum wszechrzeczy znajduje się jedność. Dlatego właśnie psychologowie głoszą, że wciąż poszukujemy miłości, którą utraciliśmy. Istnieje bezustanny lęk i ból. Nieskończone poszukiwanie utraconej miłości, którą jednak odzyskamy. Zdumiewającą cechą ludzkich istot jest pragnienie tego, co nieskończone. Bardzo się pod tym względem różnimy od krów, które od wielu tysięcy lat niezmiennie żują trawę i dają mleko. A my chcemy czegoś więcej. Dziecko zatem już w momencie narodzin zamyka się w sobie, tworzy bariery. Musi się obronić przed tym zranieniem w miłości. Tak właśnie pojmuje grzech pierworodny, mówi Jean Vanier, jako świadomość nieobecności Boga. Poczucie, że nie jest się kochanym, co wyraża się w tworzeniu wokół siebie barier. Jednym z fundamentów takiego poczucia, że się jest niekochanym, jest taka deklasyfikacja, kiedy człowiek sobie mówi: ja nie mogę być kochany, ponieważ jestem słaby, nędzny, upadam, jestem śmieszny, moje życie jest niepodobne do ludzkiego życia. Ja głupio wyszedłem w życiu, ja się nie nadaję do miłości. To jest wielki błąd, takie myślenie. Właśnie wtedy jesteś najbliżej Jezusa, bo On i tam jest z miłością. W nienawiści miałem Ezawa, a Jakuba ukochałem. Niech ktoś mnie dobrze zrozumie, że Bóg chce przez to słowo powiedzieć: ja nienawidzę twojego idealnego wyobrażenia o tobie, natomiast kocham twoją nędzną prawdę o tobie. Rozumiesz? Bo to, co cię naprawdę niszczy i co powoduje, że nie możesz przyjąć miłości Bożej, to jest twoje idealne wyobrażenie o tobie. To, że sobie mówisz: ponieważ nie jestem doskonały, ponieważ nie jestem piękny, ponieważ nie jestem wykształcony, ponieważ nie zarabiam dużo, ponieważ wszyscy mi język pokazują w życiu, ponieważ jestem taki albo owaki, w ogóle wszystko źle, dlatego nie nadaję się do miłości. Przypomnij sobie matkę Teresę. Idzie po ulicach Kalkuty. Do kogo ona z tą miłością idzie? Jeana Vanier. Do kogo idzie z tą miłością? Jezusa Chrystusa. Do kogo przed z miłością? Bóg kogo pokochał? Jakuba czy Ezawa? Ty odrzuć w sobie tą wielką przeszkodę dla Boga. Pozwól Bogu kochać ciebie w prawdzie. Nie musisz przychodzić z dzienniczkiem ucznia, w którym są same piątki od góry do dołu, i powiedzieć: no nareszcie mogę być pokochana. Bóg nie jest twoim tatusiem rodzonym, który kochał cię tylko wtedy, kiedy się dobrze uczyłeś lub uczyłaś. Bóg kocha prawdę. To jest dla Niego najważniejsze. Prawda. Bez względu na to, jak ona jest. Miłość w prawdzie się wyraża. Chrystus był wolny od grzechu pierworodnego. Jego matka była niepokalanie poczęta i właśnie dlatego darzyła go zawsze pełnią miłości. A on nie musiał stwarzać wokół siebie tarczy ochronnej. Jezus jest człowiekiem najbardziej kruchym, o bezgranicznej zdolności do bycia zranionym. Kiedy oglądamy Jego obraz, na przykład Jezu, ufam Tobie, albo obraz serca Jezusowego, to przecież widzimy, że On po prostu odsłania tą pierś i mówi: proszę bardzo. Moje serce, bez żadnego pancerza. Czy widział ktoś kiedyś obraz Jezusa Chrystusa w zbroi? Czy ktoś widział Go w kamizelce kuloodpornej namalowanej przez malarza? On jest po prostu otwarty, możesz ranić. Dlaczego? Bo jest otwarty z miłością. Serce z kamienia to serce zamknięte. Pozornie jest wolny od cierpienia, wolny od zranień, lecz cierpi na zamknięcie. Serce z ciała natomiast pozwala, abyś ty wszedł do tego serca i zrobił, co chcesz. Możesz uszanować to serce, ale możesz też zranić. Święty Tomasz z Akwinu odkrywa coś bardzo ważnego, kiedy mówi o uczuciu miłości. Według niego uczucie miłości to mutua adhesio, czyli wzajemne przylgnięcie. Zdolność do tego, by żyć w drugim i by drugi żył we mnie.
Czyli nie tylko to jest to, że ja się komuś powierzam, ale jestem zdolny też przyjąć czyjeś powierzenie do siebie. Dopiero wtedy spełnia miłość. Warunkiem tej zdolności jest otwarcie obydwu stron. Otwarcie oznacza podatność na zranienie. Kiedy się otwieram, może dojść do bólu. Może dojść do tego, że mnie to będzie bolało. Że dojdzie do jakichś korekt. Że kiedy się otwieram na Ducha Świętego, otwieram się na Boga, to ten Bóg rzeczywiście może wejść i może mnie boleśnie zranić. Ojciec Pio, kiedy otrzymywał stygmaty, miał wizję, że anioł go przebija włócznią. Że nie anioł podszedł i powiedział, no ojcze Pio, daj buźki. Tylko on wziął i przebił go. To go bolało. Tak, cudotwórca. Ale jak on wyglądał? Jaki był pobity, jaki poraniony był ten człowiek? I on pokazywał światu, że jego rany są uzdrowieniem. Bo on był zraniony, a dawał uzdrowienie innym. Świat nie rozczytał tego stygmatu do końca. Świat nie rozczytał sensu tego, co w ojcu Pio widać. Czy w świętym Franciszku było widać. Tym wyśmianym świętym Franciszku we własnym zakonie. Chrystus się objawia w świętych, ale nigdy się nie objawia jako ktoś, kto mówi, nie mam zranień, nie mam bólu, nie mam słabości. Wszyscy święci, stygmatycy, mistycy mieli słabość, mieli zranienia, byli odrzuceni, przeżywali trudne chwile i dlatego promieniowali taką chwałą. Kiedy my uciekamy od tych doświadczeń, od zranień, kiedy się zamykamy, kiedy uciekamy od doświadczenia odrzucenia, kiedy uciekamy od doświadczenia ciemności, czasem nawet cierpienia, tak, to też zamykamy się na chwałę. Zamykamy się na objawienie zmartwychwstania. Zamykamy się na świadczenie o tym, że można przez to przejść. Że to jest zwycięstwo. Że już cierpienie jest pokonane. Że ból już jest pokonany. Wtedy już nie świadczymy o Jezusie zmartwychwstałym. Zatrzymujemy się tylko na górze Tabor i mówimy, dalej nie idziemy. Koniec. Bóg chce, żebyśmy przeszli wszystko, aż do zmartwychwstania. Ale wtedy jest ryzyko zranienia. Ryzyko cierpienia. I to Duch Święty aplikuje nam czasem we wspólnocie, w rodzinie. Miłość to jest również przyjąć zranienie. I nic nie powiedzieć, nie bronić się. Tak jak Jezus, stanąć i po prostu przetrwać to. I w tym również uwielbiać Pana. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelanowskiego. Bóg ma dwa sposoby uświadomienia nam, czego nie chcemy sobie uświadomić, czego potrzebujemy w słabości. Po prostu czyni nas niezmiernie słabymi i bezbronnymi, wręcz okaleczonymi, po pierwsze. Albo odsuwa się od nas, sprawiając, że jak dzieci, które straciły z oczu tatę, biegniemy za nim w ciemnym korytarzu, tym usilniej, z tym większą determinacją, im bardziej staje się on niewidoczny. I tu zacytuję znowu Vaniera. To tajemnica. Ale coś takiego przydarzyło się Teresie z Lisieux. Kiedy mała około 10 lat, przeżywała silną psychozę. Nie mam wątpliwości, pisze Vanier, że był to rodzaj psychozy. Gdy leżała na łóżku w pokoju, w którym przebywali inni ludzie, nie mogła otworzyć oczu. Gdy pokój pustoszał, otwierała oczy. Więc lęk przed więziami z ludźmi. Bała się nawiązać relacje z ludźmi. Potworny lęk, który wypływa stąd, że jako dziecko Teresa przeżyła kilka bolesnych rozstań, okaleczeń. Trafiła do mamki, która kilka lat później, miała wtedy 4 lata, zmarła. Zmarła jej matka. Później opuściła dom jej ukochana siostra Paulina. Przepełniał ją zatem potężny lęk. Nie potrafiła nawiązywać kontaktów, bo ciągle traciła kogoś ukochanego. Bała się więc jakiejkolwiek więzi, bo znowu ból. Właśnie dlatego uciekła do świata psychotycznego. Dopiero kiedy spojrzała na figurkę Madonny i dostrzegła jej uśmiech, odkryła, że jest kochana. Ale to doświadczenie było potrzebne jej. Dużo później, mniej więcej 1,5 roku przed śmiercią, przeżyła kolejne rozstanie. Czuła się opuszczona przez Boga, wszyscy o tym już wiemy. Wątpiła w Jego istnienie. Ale teraz mogła już znieść to opuszczenie.
Wcześniej musiała się posłużyć psychotyczną ochroną, kryjówką. Teraz już nie, bo ujawniła się łaska. Widać zatem, że obecność Boga pozwala nam znosić cierpienie i przezwyciężać je ku radości, ku zmartwychwstaniu. Wcześniej Teresa nie mogła znieść cierpienia. Mogła wpaść w trwałą, pogłębiającą się psychozę, ponieważ była ogromnie wrażliwa. U schyłku życia mówiła: wierzę, bo chcę wierzyć, a nie dlatego, że mi się chce wierzyć. Kiedy się schodzi w głąb ciemności, wiara przestaje być uczuciem, a staje się cienką nitką, która spaja. Istniało w tej kobiecie jakieś najgłębsze pragnienie. To miłość kazała Teresie wierzyć. No i tu jeszcze raz przypomina nam się ten Jakub, jednocześnie przeżywający ciemność i okaleczenie. Albo Paweł, który został okaleczony ślepotą i doznał upadku, osłabnięcia. Wreszcie Mojżesz, który przeżywał wiele wątpliwości co do wartości swojej osoby i przydatności jako wodza. Pamiętacie, co on powiedział? Kiedy Bóg go wzywał na wodza, on powiedział: ja jestem mężem, który mam ciężkie mówienie. Moje usta są twarde. Tak mówił do Boga w 3 rozdziale Księgi Wyjścia. I w języku hebrajskim użyto tam słowa kawod, to znaczy twarde usta, które oznaczają również chwałę oddawaną Bogu, bo kawod znaczy zarówno chwała, jak i coś twardego, ciężkiego. I on mówi: ja mam ciężkie usta. I w tym momencie też doznał olśnienia, bo wypowiedział słowo, które znaczy oddać chwałę Bogu, że Bóg chwałę będzie przez jego okaleczenie objawiał. Nie wiadomo, czy on był jąkałą, czy miał zahamowania, czy po prostu seplenił. No coś było z tymi ustami nie tak. A Bóg mówi: ty będziesz właśnie wyrazicielem Słowa Bożego. Ty, bo jesteś najsłabszy w mówieniu. Się wstydził mówić, miał kompleks. Aaron za niego mówił. Ale było i tak, że Mojżesz mówił. I najważniejsze słowa dla Izraela Bóg wyraził przez kogo? Przez słabego, kruchego jąkałę. Nie musisz się bać niczego, co jest w twoim życiu słabym, co jest twoim kompleksem, twoją słabością. W jego życiu, w życiu Mojżesza, było bardzo dużo nocy i ciemności. Pamiętacie, zaraz go powołał Bóg na wodza i w 4 rozdziale Księgi Wyjścia na samym początku jest tajemniczy tekst, który zdumiewa do dzisiaj wielu ludzi. Dlaczego tak się stało, że Bóg po powołaniu, obdarowaniu Mojżesza charyzmatami, dał mu pewną laskę, którą mógł robić różne rzeczy. Pokazał mu, że ma władzę nad chorobami, nad zdrowiem, bo wyjął rękę trędowatą, włożył zdrową jeszcze raz. Dał mu słowo, zdolność przemawiania. I nagle Mojżesz zatrzymał się w pewnym miejscu na nocleg, czyli znowu przyszła ciemność w jego życiu. I wtedy spotkał go Pan. Stare midrasze mówią, że spotkał go archanioł Uriel, mściciel Boży. I jest napisane w Biblii, że Pan go chciał zabić. Proszę bardzo, jeśli ktoś chce, niech się zgorszy tym. Tak, Bóg chciał zabić Mojżesza. Trzeba by napisać może do Pana Boga list i być: jak ty, Panie Boże, możesz mówić później: nie zabijaj. 5 przykazanie. Chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza. Nogi w języku biblijnym to eufemizm genitaliów. O co chodzi? Jak to? Powołuje go, uzbraja go w charyzmaty, za 24 godziny chce go zabić? Co to znowu za Pan Bóg? Gdybyśmy chcieli literalnie zrozumieć to doświadczenie, to nie pozostaje nam nic innego, chropnąć Biblię w kąt i wyjść i zgorszyć się Bogiem. Chyba że odkryjemy głębię tego przeżycia. Pismo Święte mówi i tradycja żydowska mówi o tym, że Bóg dotknął go Mojżesza takim doświadczeniem, ponieważ Mojżesz nie chciał obrzezać swojego syna. I dlatego żona szybko wzięła, obrzezała syna, dotknęła genitaliów swojego męża tym napletkiem i wtedy anioł odszedł. Niszczyciel. O co chodzi w tym przeżyciu? Bóg nie chciał mieć takiego wodza, który nie chce przyjąć zranienia, który nie umie sobie poradzić ze zranieniem, który mówi:
No dobra, jestem wodzem, ale moje dziecko nie może cierpieć. Nie jesteś wodzem. Bo my wielbimy Pana zranionego, ale sami mówimy, tak, Panie, nawet moje zranienie oddam, ale... Koniec z zranieniami. Mamy bardzo złe pojęcie o zranieniu. Nieboże zranienie. Nieboże pojęcie. Chrześcijanin się niczego nie boi, nie? Miłość nie zna lęku. Do tego Pan chce nas przygotować. Dlatego czasem zsyła taką ciemność, taką noc, żebyśmy umieli przyjąć wszystko. On nas przyspiesza, pośpiesza, przynagla, mówi, przyjmij to okaleczenie, które jest jednocześnie znakiem przymierza. Nie? Bo czym było obrzezanie? Znakiem przymierza. Mojżesz chciał mieć niezranione dziecko. Dziecko, które nie jest okaleczone, nie jest poranione, nie jest osłabione. Obrzezanie to przecież okaleczenie. Czy nigdy nie zastanawialiście, dlaczego Pan Bóg wymyślił taki znak przymierza, kazał naród wybrany obrzezywać? Przecież to jest najbardziej unerwiona część ciała ludzkiego, jeśli się nie mylę. Może ktoś z medycyny mnie poprawi. Jak można zadawać ból w takim miejscu i mówić, to będzie znak przymierza? Bóg o mało co za to nie pozbawił go życia, że Mojżesz nie przyjął takiej koncepcji istnienia i drogi do zbawienia. Dlaczego Bóg chciał takiego znaku przymierza? Dlaczego okaleczony naród miał być wybranym? Myślę, że tym spośród was, którzy przeżywali cierpienie, pobyt w szpitalu, którzy noszą ślady zranienia, jakiegokolwiek typu fizycznego, psychicznego, uczuciowego, lub mają jakiekolwiek powody do tego, żeby się czuć gorszymi i z powodu ciała i ducha, powinny te słowa przynieść zrozumienie woli Boga i wielkie pocieszenie, powiem dalej, uzdrowienie. On chce mieć ciebie takim, tak. On w tym, co najbardziej cię bolało, mówi, w tym jestem najbliżej ciebie. To nie chodzi o to, żeby kolekcjonować zranienia. Wystarczy przyjąć te, co się ma i odkryć w tym znak przymierza z Bogiem. To takiego Chrystusa też odkryjmy. I odkryjmy radość w Chrystusie zranionym. On nie chce mieć w tobie Supermana, Batmana, Herosa, atletę, modelkę. Kogoś, kto chlubi się ciałem, mocą, idealną sylwetką, pięknem ciała, lecz kogoś takiego jak Paweł, który pisze o sobie, że chlubi się słabością, a w miejscu, w którym mówi o obrzezaniu, daje chrześcijańskie wyjaśnienie tych zranień. Przecież ja na ciele swym noszę blizny, znamię przynależności do Chrystusa. Galatów 6,17. Bóg może kochać tym więcej tych, którzy czują się słabi, którzy mają istnienie z defektem, którzy pośród innych są mniejsi, słabsi, śmieszniejsi, obarczeni upokarzającymi zaletami, zranionymi. Najpiękniejsza księga biblijna, sławiąca miłość Boga do ludzkiej duszy, mówi, że oblubieniec ukochał nawet taką duszę, która była aż ciemna, nawet czarna od grzechów. Wiecie, o jakiej księdze mówię? Pieśń nad pieśniami. Zniewolona nałogami jak koń w zaprzęgu Faraona. Nikt nie może czuć się odrzucony uprzednio przez miłość Boga. Nasze grzechy nie powinny nam mówić, nie jesteś godny miłości. Powinny ci powiedzieć, dopuściłem się was. Tak powinieneś sobie powiedzieć, dopuściłem się tych grzechów, ponieważ pragnę miłości i ciągle nie wybieram tej, co potrzeba. To jest pomyłka. Mówi pieśń nad pieśniami. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Cieszyć się będziemy. Weselić tobą. Sławić twą miłość nad wino. Jakże słusznie cię miłują. Śniada jestem. Śniada to jest jaka? Ciemna. Nawet w języku hebrajskim jest użyte słowo szochar, to znaczy czarna. Mroczna jestem. Dusza mówi, mroczna jestem, ale piękna. Do zaprzęgu Faraona przyrównam cię, przyjaciółko moja. No dajcie spokój. Co to za porównanie, gdybym powiedział narzeczonej, słuchaj, jesteś jak koń w zaprzęgu. Kobyła, przepraszam. Do zaprzęgu Faraona przyrównam cię, przyjaciółko moja. Chodzi o klacz, która jest w zaprzęgu w Rydwanie. Cała obwiązana tym oporządzeniem, homontami. Faraon ją trzyma tak i gdzie chce, to musi klacz biec. Tak jest dusza nasza uwiązana czasem w grzechu. Ale zobaczcie, co Bóg mówi. Do zaprzęgu Faraona przyrównam cię. Nie mówi,
ty idiotko, przyjaciółko moje. On ją kocha mimo tego zaprzęgu. Niech to słowo sięgnie twojej duszy i odczuj miłość Boga. Boga, który cię kocha i kocha cię również w tym, w czym ty siebie dotychczas może nie lubiłeś, nie lubiłaś, a może nawet nienawidziłeś siebie. Kocha cię nawet w twoim okaleczeniu i ty odkryj radość z tego. Wtedy ta radość będzie naprawdę prawdziwa. Nie myśl, że Bóg kocha cię dlatego, że masz wesoły humor, że jesteś wspaniałym człowiekiem, że odcięłeś się lub odcięłaś od czegoś, co się wlokło za tobą latami. On cię kocha w twoim zaprzęgu. On cię kocha w twoim uwiązaniu. On cię kocha nawet w twojej niewoli i w twoim bólu i w smutku. I w tym wszystkim odkryj radość i pokój, wdzięczność, że jego miłość sięga aż tak daleko w ciebie, że jego miłość sięga w twojej duszy, w krajobrazie twojego serca, nawet w takie miejsca, w których ty już nie masz miłości do siebie. Odkryj tą miłość. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie? Jak pokochać własne życie? Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. W księdze Daniela jest napisane, że trzech młodych ludzi, właściwie czterech, zostało zabranych z Jerozolimy do niewoli przez Nabuchodonozora. W pewnym momencie zostali oskarżeni i wrzucono ich do pieca. Wszyscy ich zdeklasyfikowali, zostali poranieni. Nabuchodonozor, szef wspólnoty, poranił ich. Było cięcie, jak żyletka. Wrzucono ich do pieca, osądzono, oskarżono. Co oni tam robili? Napisali list do Watykanu, że tak się nie postępuje? Może odwołali się do arcybiskupa i powiedzieli, jak można? Nie. Oni nikogo nie oskarżali, nie buntowali się, siedzieli na dnie pieca, który im zgotowano i mówili, chwalimy Cię, Panie, za deszcz i za słońce. Chwalimy Cię, Panie, za dzikie zwierzęta i za oswojone. Chwalimy Cię, Panie, za noc i za dzień. Chwalimy Cię we wszystkim. I wtedy, kiedy nas kochają, i wtedy, kiedy nas odrzucają ci, którzy nas kochali. I wtedy Cię chwalimy, kiedy nas kochają znowu ci, którzy nas przedtem odrzucali. Bo wszystko się zmienia. I ten, który Cię wrzucił na dno, będzie również tym, który poda Ci rękę i z tego Cię wyciągnie. Jeśli przetrwasz. Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, mówi Pan. Żeby okazała się wytrwałość miłości, musi przyjść doświadczenie. I to niekoniecznie jest ktoś tam winny czegoś. Nie musi być winny. Często nieporozumienia są po to, żeby dojść do głębszego porozumienia. Jeśli pojawia się nieporozumienie, jakieś tam osądy, oskarżenia, nie daj się ponieść złemu duchowi, który mówi, oskarż, zamknij się, nie kochaj. On cię nie kocha, ona cię nie kocha, ty też nie kochaj. Nie bój się otworzyć serca, jak Jezus, powiedzieć, proszę bardzo, nic mi się nie stanie. Wy mnie oskarżacie, ja nie oskarżam. I tak was kocham. Kiedy mówisz do kogoś, kto ciebie rani, i tak cię kocham, to wypada mu miecz z ręki. Kiedy mówisz do kogoś, kto cię rani, nie będę cię oskarżać. Dla mnie jesteś kimś cennym. To mu wypada miecz z ręki. I nie musisz się upierać przy swoich racjach. Nie musisz nic udowadniać. Jeśli masz rację, to Bóg ją pokaże. Ale nigdy nie pokazuje się racji po to, żeby zatriumfować nad drugą osobą. To jest wielka pokusa, że się prawdami triumfuje nad drugą osobą. Nie. Nie musisz triumfować. Możesz przegrać. I zobaczysz, że przegrana z Bogiem jest zwycięstwem. Może się zdarzyć i tak, jak Danielowi się zdarzyło. Że on był na wysokim poziomie, zajmował bardzo ważną pozycję w państwie. Był szefem. Tak, był liderem,
Ale ludzie go oskarżyli. Przyszli do Nabuchodonozora i mówi, no proszę, co on narozrabiał? Do jaskini z nim. No i lider poszedł do jaskini. Ale zobaczcie, co Daniel robił. On tam nic nie robił, tylko uwielbił Boga. I wszystko dobrze się skończyło. Trzeba przetrwać. Zastanówmy się, dlaczego Bóg stworzył nas ubogimi, słabymi. Czy właśnie te nasze cechy upodabniają nas do Niego? Zastanówmy się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Jezus jest zdumiewający. Bo kiedy mówi o swym Ojcu, podkreśla, nie mówię i nie czynię nic samodzielnie. Powtarzam tylko to, co mi powiedziano. Spełniam jedynie wolę Ojca. Ujawnia się w tym całkowite współprzenikanie osób Trójcy Świętej. Prawda, bardzo dogmatyczna, nie? My poszukujemy swej tożsamości w domenie władzy lub inteligencji. Bóg natomiast to tożsamość w komunii. Bardzo trudno nam to zrozumieć. Aby wejść do jakiejś wspólnoty, musimy mieć rozpoznanie obowiązującej w niej hierarchii. Tymczasem, by osiągnąć tożsamość w komunii, musimy porzucić tożsamość opartą na władzy. Istotą komunii jest kruchość, podatność na zranienie w obliczu drugiej osoby. Ja wiem, że tutaj są osoby, które wiedzą, co to jest, które doświadczyły już tak wiele razy odrzuceń i również miłości, że w tej chwili już nie walczą, są kruche, mają pokój. Mają ten święty, najświętszy pokój w sercu, który się już niczego nie boi. Ani się nie boi schlebiania, ani się nie boi potępiania. I bez względu na to, jak ktoś go traktuje, ta osoba i tak potrafi kochać. To jest wielki dar, taka osoba we wspólnocie. To jest już świętość. Że bez względu na to, czy ktoś go rani, czy ktoś go chwali, to i tak ma ten sam gatunek miłości. To otwarcie. Istotą komunii, zjednoczenia jest kruchość, jak powiedziałem. Podatność na zranienie w obliczu drugiej osoby. By zatem Bóg mógł wkroczyć do mego serca, muszę się otworzyć. Co równocześnie oznacza, że muszę zniszczyć w sobie tożsamość opartą na sile i błyskotliwości. Czasem po różnych spotkaniach ktoś mi wypomina pewne błędy. Mówi, tutaj ojciec źle zrobił, tu coś powiedział, tutaj... Kiedyś w przeszłości bardzo się tego bałem, żeby być bezbłędnym. Wiadomo, że jestem obłędny i błędny. Są chwile, kiedy człowiek coś nie tak zrozumie, czy nie tak powie. Człowiek, to jest proces. My dopiero się stajemy. Pierre Abelard, jak mówi Jean Vanier, ujął tajemnicę miłości Boga do człowieka w formie pytania. Powiedz proszę, co ujrzał w tobie ten, który nie potrzebuje niczego, a jednak chcąc się pozyskać dla siebie, przezwyciężył tortury śmierci tak strasznej i haniebnej. Bóg w nas nie musiał coś ujrzeć, co byłoby godne miłości. To my tak myślimy, że jeśli mam być kochany, to muszę być jakiś. Muszę coś mieć, muszę coś zrobić. Ale to jest myślenie bardzo utylitarne, takie użyteczne. Myślenie tego świata. Bóg ma inną miłość, kompletnie inną. Kiedy małe dziecko się rodzi, jest niemowlęciem, jest na rękach matki, to tym małym niemowlęciem, przepraszam za porównanie, nie można posprzątać dywanu. Tym małym niemowlęciem nie można ugotować niczego. Tym małym niemowlęciem nie można wbić gwoździa w ścianę. Tym małym niemowlęciem nie można wymyć szyb. Tym małym niemowlęciem nie można się posłużyć do niczego. To dziecko się do niczego nie nadaje. Wiecie, do czego się nadaje? Do sikania i robienia kupy. Ono się tylko do tego nadaje. A jednak to małe dziecko jest bardzo, 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 bardzo kochane. A się do niczego nie nadaje. I matka w domu nie mówi tak, ja odkurzacz bardziej kocham niż dziecko, ponieważ odkurzaczem coś zrobię. A dzieckiem nic nie zrobię. I Bóg też tak nie powie do ciebie. Kocham tych, którzy się do czegoś bardziej nadają, a nie tych, którzy się do niczego nie nadają. On cię kocha, bo jesteś dzieckiem, a nie dlatego, że coś z ciebie ma, albo coś z ciebie nie ma, albo do czegoś może cię użyć. W dobrej wierze czasem mówimy, że jesteśmy narzędziami w ręku Pana.
Ale to mi się tak kojarzy, jakby on był takim instrumentalistą i mówi: no, chcecie mieć, bo jesteś moim narzędziem, do czegoś mi jesteś potrzebny. W tym myśleniu tkwi pewna zasadzka, pogańska zasadzka. Bóg, owszem, chce mieć narzędzie, ale narzędzie, które najpierw jest dzieckiem, a nie narzędzie, które nie jest dzieckiem. Bo kiedy przyzwyczajimy się myśleć tylko w ten sposób, że On chce mieć tylko narzędzia, to będziemy również klasyfikować siebie w ten sposób, że jeśli ktoś do czegoś się nadaje, to jest kochany, a jeśli nie, to nie jest kochany. To jest zasadzka, takie myślenie. On nie dlatego cię kocha, że jesteś młotkiem, tylko dlatego, że jesteś dzieckiem. Bóg nie musiał w nas zobaczyć coś, co się nadaje do miłości. Ciebie zobaczył. I to wystarczy, żeby kochać. On natomiast jest taką miłością, że musi siebie dawać. Komuś zaś może się najpełniej ofiarować. Komu może się najpełniej ofiarować? W jakie naczynie można wlać najwięcej płynu? W takie, które już jest wypełnione do jakiejś części płynem, czy takie, które jest zupełnie puste? Więc w takich, którzy są najbardziej puści wewnętrznie, mówią: ja mam taką pustkę, pustynię, jestem opuszczony, przeżywam opuszczenie, samotność, spustoszenie. To jest naczynie najpełniejsze. Czy komuś, kto jest samowystarczalny, Bóg może objawić miłość? Silny, radzący sobie, spełniony, zadowolony z życia? Po co mu jeszcze radość, jak ma zadowolenie z życia? Oczywiście nie ma takich ludzi, ale są tacy, którzy założyli takie maski. Włożyli pancerze Goliata, wybudowali sobie mury chińskie mocy i dlatego Bóg o tyle im się nie może ofiarować, o ile komunikują, że nie potrzebują wsparcia, miłości. Albo mówią: tak, Panie, my chcemy miłości, ale tak naprawdę nie chcemy, bo jest wszystko w porządku. Uznajemy to za objaw słabości. Kiedy wolimy pisać o miłości, albo ją oglądać lub podglądać, niż po prostu przyznać się przed Bogiem, że potrzebujemy być kochani. Niektórym Bóg czyni łaskę i poddaje różnym zabiegom, czasem nawet upokarzającym, możemy powiedzieć okaleczeniom. Tylko pomyślcie dobrze, bo myślę szerokimi pojęciami, żeby ktoś się nie zgorszył tym, co mówi. Które ostatecznie uniemożliwiają nam nawet udawanie silnych. Tak jak z Jakubem było. Spotkał go anioł i musiał być kulawy do końca życia, żeby już przestał udawać, że sobie ze wszystkim radzi. Że nie potrzebuje Pana Boga, że on sobie sam swoją inteligencją poradzi z rzeczywistością. To było uzdrawiające ukaleczenie. U Pana Boga często sprzeczności się uzupełniają, a nie przeczą sobie. Niekiedy są to tak mocne obnażenia naszej potrzeby bycia kochanym w prawdzie, w słabości, że wydaje nam się, że Bóg odchodzi. Rozważania adwentowe ojca Augustyna Pelonowskiego. Jak pokochać własne życie?